Dobrze? Dobrze, tak? Dobry wieczór Państwu. Tradycyjnie, zanim przybędzie do nas pan profesor Nowak, pozwolę sobie przedstawić Państwu najnowsze ogłoszenia i informacje. Serdecznie witamy w imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 wszystkich, którzy wiernie przybywają na wykłady pana profesora Nowaka z cyklu Węzły Polskiej Pamięci w ramach projektu Akademia Polskości, na który dostaliśmy dofinansowanie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, za co ponownie kolejny już raz serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że Senat się na nas nie zawodzi. Z kolejnym miesiącem przybywa również osób, które śledzą wykłady drogą internetową, zarówno w trakcie transmisji online, jak i później odtwarzają wykłady. Także witamy również tych wszystkich, którzy spoza granic Polski bardzo gorliwie śledzą oba cykle wykładów, zarówno pana profesora Andrzeja Nowaka, jak i pana Marka Dyrzewskiego. Na tenże drugi cykl wykładów pana Marka Dyrzewskiego zapraszam już teraz wszystkich państwa bardzo serdecznie na najbliższą sobotę. O godzinie 16 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich mamy niezwykle interesujący wykład na temat Witolda Lutosławskiego. Jest to przedostatni wykład z cyklu w tym roku prowadzonego. Także niebywała okazja, ażeby w trakcie trzygodzinnego wykładu wysłuchać porcji godzinnej muzyki w znakomitym wydaniu, jeśli chodzi o akustykę, dzięki pomocy specjalnego sprzętu na tę okoliczność zawsze organizowanego, jak również wspaniałych dwóch naszych operatorów. Jeżeli chodzi o wydarzenia bieżące, poza tym, to również tego dnia i na ten temat możecie Państwo znaleźć ulotki przy wejściu. Odbywa się niezwykła zupełnie akcja, do której serdecznie, właściwie przedsięwzięcie duchowe, może bardziej niż akcja, do którego serdecznie Państwa także namawiamy, zachęcamy i do udziału i do włączenia się, mianowicie Różaniec bez granic. To przedsięwzięcie, które w części parafii warszawskich także odbiło się bardzo szerokim echem. Organizowane są wyjazdy do specjalnych kościołów stacyjnych na granicach Polski po to, ażeby różańcem wokół granic Polski w specjalnie wytypowanych świątyniach ogarnąć modlitwą naszą ojczyznę. Jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał o takiej formie duchowego włączenia się właśnie w to wielkie przedsięwzięcie, polecamy te ulotki, ale także w Warszawie, w wielu parafiach organizowane są w związku ze świętem Matki Boskiej Różańcowej specjalne nabożeństwa, modlitwy i bardzo serdecznie Państwa prosimy, żeby ten dzień rzeczywiście był dniem duchowego zjednoczenia wszystkich Polaków wokół Matki Bożej w intencji naszej ojczyzny. Jeżeli chodzi o październik, to także chciałabym zaprosić Państwa na ekstra wydarzenie, które będzie miało miejsce 23 października w klubie Ronina. Tam o godzinie 20 odbędzie się spotkanie autorskie pana Aleksandra Rybczyńskiego, naszego portalowego solidarnik2010.pl portalu, ale nie tylko oczywiście, felietonisty, poety, prozaika, który specjalnie na miesiąc przyjeżdża z Kanady po 6 latach nieobecności w ojczyźnie. Będzie mieszkał w Krakowie swoim rodzinnym, natomiast zaprosiliśmy go do Warszawy na spotkanie. I spotkanie autorskie pana Aleksandra Rybczyńskiego, poprowadzone przez drugą znakomitość, mianowicie przez pana profesora Tomczyńskiego, polonistę Tomkowskiego, przepraszam najmocniej, pana profesora i wszystkich znających jego twórczość, dzieło, autora między innymi takiego bestsellerowego tomiku 100 wierszy patriotycznych. Nie wiem, czy Państwo mieliście kiedyś w ręku tę książkę. Znakomita publikacja sprzed kilku lat, która wypełniła niszę, jeżeli chodzi o poezję patriotyczną na rynku, zanim pani Justyna Chłap-Nowakowa opublikowała swoje wielkie dzieło w postaci właśnie antologii poezji patriotycznej. To profesor Tomkowski wcześniej taką małą książkę, tak jak mówię, tę istotną lukę na rynku literackim wypełnił. I on właśnie będzie prowadził swego rodzaju dialog autorski z Aleksandrem Rybczyńskim. Tak więc jeszcze raz 23 w klubie Ronina, tradycyjnie po przeglądzie tygodnia roninowym o godzinie 20 to spotkanie na ulicy Foksal 3/5 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Także to są istotne ogłoszenia na październik.
Jeśli chodzi o kontynuację naszych wykładów, to zgodnie z programem w listopadzie, z nieco przesuniętym terminem, jak Państwo na karteczkach mogliście dojrzeć, jest wykład pana profesora Andrzeja Nowaka, przedostatni w tym roku, i w listopadzie na samym początku ostatni wykład pana Marka Dyrzewskiego. W ten sposób nasza edycja Akademii Polskości, Wspólnoty Dziejów i Kultury w tym roku kalendarzowym dobiegnie końca. Mamy nadzieję na kontynuację tych spotkań w przyszłym roku. Pan profesor Nowak już nam te spotkania obiecał, znamy tematy, zapewniamy, że są zupełnie niezwykłym pomysłem na rok stulecia obchodów niepodległości, odzyskania niepodległości Polski. Wydaje się to bardzo oryginalnym pomysłem, nie będę zdradzać jeszcze w tej chwili szczegółów, ale mamy nadzieję, że również będziecie się Państwo na tych wykładach, które będziemy kontynuować tutaj od stycznia z przesuniętym terminem, ponieważ 2 stycznia to jest zaraz po nowym roku, to jest pierwszy wtorek miesiąca, więc w drugi, nie w pierwszy, tylko w drugi wtorek stycznia rozpoczniemy edycję 2018 tych wykładów. Na koniec tego mojego wstępu, może przydługiego, ale wypełniam tutaj nieobecność pana profesora jeszcze, chciałabym podzielić się z Państwem wielką radością ostatnich dni. Mianowicie, i tutaj liczę na to, że główny sprawca tego wydarzenia przybędzie na salę, a jest to nasz przyjaciel Grzegorz Kutermankiewicz, który zapewnia transmisje online'owe naszych wykładów, ale widzę, że na zewnątrz cały czas foyer jest czymś zajęty, więc muszę już Państwu powiedzieć pod jego nieobecność, iż obaj panowie, pan Marek Dyrzewski i właśnie Grzegorz Kutermankiewicz, zostali uhonorowani nagrodą na ostatnim Festiwalu Międzynarodowej Sztuki Filmowej Niepokalana 2017, nagrodą za prezentację i przedsięwzięcia multimedialne. Dzięki temu informacja o tym, Grzegorzu, chwalimy teraz Ciebie i myślę, że należą Ci się wielkie brawa i panu Markowi Dyrzewskiemu za to, że realizowaliście te wykłady, a właśnie jeden z nich o credo otrzymał nagrodę na tym festiwalu. 2 dni temu było uroczyste wręczanie w Galerii Porczyńskich. Także cieszymy się bardzo, że możemy naszą frekwencją także przyczyniać się do mobilizacji twórców, którzy w końcu społecznie całkowicie poświęcają swój czas i energię. Zarówno ekipa pana Stanisława, jak i Grzegorz poświęcają swój wolny czas na to, ażebyśmy mogli później te wykłady oglądać. Witamy teraz już pana profesora Andrzeja Nowaka, który przybył na nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy za trud kolejnej ekspedycji warszawskiej. Dzięki temu możemy odbywać tę podróż w przeszłość i w dzieje naszej ojczyzny, ale także uzbrajać się wobec ataków w chwili obecnej, zarówno z zewnątrz, jak i od środka, i sami sobie dostarczać sił i argumentów do walki o wolną Polskę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za przybycie. I witamy, i przekazuję tradycyjnie mikrofon w pana ręce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, czy już raczej dobry wieczór państwu, bo już aura taka trochę ściemniająca. Powietrze za oknem. Zaczynamy ten kolejny nasz, można powiedzieć, moment zanurzenia w polskiej historii, jak zwykle od tego, co najważniejsze, czyli od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Janie Pawle, błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. W imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za rok, tydzień i ile to będzie? Jeden dzień, tak. Za rok, tydzień, miesiąc i tydzień będziemy obchodzili setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ta wielka rocznica, do której się zbliżamy, do której przygotowujemy się między innymi tym cyklem wykładów, które przypomina drogę do niepodległości i drogę przez niepodległość w XX wieku odzyskaną. Dziś w pewnym sensie znajduje swoją kulminację, bo dzisiaj mamy mówić o momencie odzyskania niepodległości i o tym, jak o nią walczono. Myślę, że jest to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, uświadomić ważne także dzisiaj, na początku XXI wieku, w 2017 roku, prawdy. Prawdy, które dotyczą tamtego czasu sprzed 99 lat i które dotyczą Polski teraz. Ta pierwsza kwestia, którą stale przy okazji tej zbliżającej się rocznicy przypominam i do której nie będę w trakcie wykładu wracał, to pamięć o tym, musimy stale ją szerzyć, powtarzać, by nie mylić tej rocznicy z rocznicą polskiej niepodległości. Nie, Polska jest niepodległa od początku swoich historycznych dziejów zapisanych w kronikach, a więc od ponad 1000 lat straciła tę niepodległość w XVIII wieku. Praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że straciła ją równo 200 lat przed odzyskaniem, bo rok 1717, Sejm Niemy, wtedy się odbywający, de facto był symbolem utraconej niepodległości. I 200 lat później, tyle czasu to zajęło, niepodległość 201 lat została odzyskana. Jak się okazało, tylko na lat 20. A teraz cieszymy się znów polską niepodległością i uświadomienie sobie tego, jak dawno ona została zbudowana, jak dawno też została utracona i następnie na jak długo nie mogli Polacy z niej korzystać, jak wiele ofiar kosztowało jej przywrócenie, jest czymś, co powinno towarzyszyć nie tylko obchodom, ale naszym decyzjom podejmowanym także przez naszych polityków teraz, w 2017 roku. Otóż pamiętajmy, to nie będzie rocznica niepodległości, to będzie rocznica odzyskania niepodległości. Faktycznie po 200 latach, to warto także przypomnieć. Chcę natomiast dziś zwrócić uwagę na inne, moim zdaniem ważne i aktualne przesłanie związane z wydarzeniami sprzed lat 99, 98, 97, czyli z okresem odzyskiwania niepodległości. Otóż to pojęcie, które musimy w jakiś sposób przemyśleć i nawiązywać do niego współcześnie, jest precyzyjne. To jest rocznica odzyskania niepodległości. Polsce nikt niepodległości nie dał. Dlaczego to podkreślam? Przecież tak brzmi jakby nazwa tego święta, odzyskania niepodległości. A jednak wciąż podnoszą się głosy, że przecież, i podnosiły się wtedy także, 90 kilka lat temu, że właściwie nie miało wielkiego znaczenia ani sensu to, co sami Polacy robili, bo w istocie niepodległość spadła nam, no może nie z nieba, ale z wojny, z pierwszej wojny światowej w wyniku rozstrzygnięć, które zapadały między dużo silniejszymi od nas, przy których nasz udział nie miał żadnego istotnego znaczenia. Inni nie walczyli, też dostali niepodległość. A więc właściwie niezależnie od tego, co robimy lub czego nie robimy, to i tak nasz los decyduje się gdzie indziej. Otóż taka lekcja historii, często powtarzana, jest lekcją z gruntu fałszywą.
nieprawdziwą. I postaram się dzisiaj to w jakiś sposób udokumentować, przedstawić na przykładzie odzyskania niepodległości właśnie w roku 18, 19, 20, 21, bo to jest cały ten proces, o którym chciałem mówić. Otóż rzeczywiście w wyniku I wojny światowej, rozstrzygnięcia, które postawiło w obozie pokonanych zarówno państwa centralne, czyli dwa, można powiedzieć, niemieckojęzyczne imperia rozbiorowe, Austrię i Niemcy, II Rzeszę, jak i Rosję, która też przegrała, pobita najpierw przez Niemcy tę wojnę i w ten sposób wypadła, zgadzając się na kapitulację podpisaną przez bolszewików w Brześciu, na pokój będący de facto kapitulacją tymczasową, wypadła z koalicji antyniemieckiej i nie znalazła, także wskutek rewolucji oczywiście, miejsca przy stole obrad zwycięzców. Ta niezwykła konfiguracja, tak, była dla Polski pomocna, ona sprawiła także w roku już 17 po rewolucji pierwszej, tej rosyjskiej, a tym bardziej po drugiej bolszewickiej, że państwa zachodnie, także nie bez starań dyplomatycznych polskich, o czym mówiliśmy wcześniej, ośrodka Romana Dmowskiego, podnoszenia tej stawki również tu w kraju przez tych, którzy walczyli o postawienie sprawy polskiej przy państwach centralnych i doprowadzili do aktu 5 listopada, bardzo ważnego aktu ze strony państw centralnych, stawiającego kwestię Polski na arenie dyplomatycznej, że Polska ma być przywrócona. Ale państwa zachodnie zajęły się sprawą polską właśnie w roku, czy po roku 17, po rewolucji w Rosji. I co z tego postawienia sprawy polskiej przez państwa zachodnie wyniknęło? No akurat spotykamy się niemal przy placu Wilsona i zawsze i słusznie przypominamy znaczenie 14 punktów prezydenta Wilsona, opisujących jakby wyobrażenie nowego ładu po zakończonej wojnie, w których punktem 13 był ten, który dotyczył przyszłości Polski. Bardzo często nadinterpretowujemy znaczenie tego punktu. Punkt ten mówił jak najbardziej o znaczeniu przywrócenia, o konieczności przywrócenia państwowości polskiej z dostępem do morza. Ale ten dostęp do morza na terenach, jak podkreśla treść punktu 13 orędzia prezydenta Wilsona, na terenach wyłącznie z niekwestionowaną etnograficzną ludnością polską, ten dostęp do morza oznaczał w interpretacji prezydenta Wilsona, a w każdym razie bardzo chętnie do takiej interpretacji nawiązałaby inne mocarstwa, przede wszystkim z Wielką Brytanią na czele, oznaczał po prostu swobodę żeglugi po Wiśle. Po Wiśle, która w swoim dolnym biegu znajdowałaby się nadal pod kontrolą Niemiec. To nie oznaczało, że wybrzeże jakiejś Polski będzie, Polsce będzie przyznane. Nie, tylko że Polska będzie miała prawo swobodnego handlu przez Wisłę, a Niemcy, tak jak przed I wojną światową, mogły nadal tworzyć jedność. Prusy Wschodnie z zapleczem II Rzeszy, już oczywiście nie jako II Rzeszy, tylko nowego, nieco okrojonego państwa niemieckiego. I prezydent Wilson wielokrotnie dał, można powiedzieć, dowód tego, że ta interpretacja nie była mu obca. Nie dlatego, że był wrogiem Polski, nie, nie, bo bardzo pomógł w istocie postawieniem wśród 14 punktów dotyczących porządku światowego kwestii polskiej. Ale z innych powodów. Polska niepodległa nie pasuje, nie odpowiada interesom wielkich mocarstw europejskich, nie tylko Niemiec i Rosji, ale innych mocarstw europejskich, które chcą mieć Niemcy i Rosję za partnerów. Skoro Niemcom i Rosji Polska nie odpowiadała w roku 1918 jako niepodległe państwo, to i mocarstwa zachodnie traktowały te zastrzeżenia ze strony pokonanych, ale wiadomo było, że i w przyszłości nadal ważnych mocarstw, jako istotne dla siebie. Przypomnijmy zatem jeszcze raz, że niepodległość nie była przedmiotem przecież
decyzji podjętej aktem 5 listopada 16 roku. Owszem, mówiono o przywróceniu państwa polskiego, ale faktyczna jego niepodległość miała być skrępowana podporządkowaniem interesom niemieckiej Mitteleuropy. Miało być państewko polskie, raczej nieduże, a na pewno podporządkowane interesom gospodarczym, przewadze kulturowej i geopolitycznej dominacji łagodnej, nie brutalnej, nie jakiejś może, znaczy na pewno nie przypominającej niczego związanego później z imieniem Adolfa Hitlera, ale jednoznacznej dominacji Niemiec na tym terenie. A więc na mapę Polska miała wrócić w planach niemieckich od 16 roku, ale nie jako państwo niepodległe, jako małe państewko będące częścią struktury niemieckiego panowania czy przewagi nad Europą Środkowo-Wschodnią. To samo dotyczyło decyzji rządu tymczasowego rosyjskiego z 29 marca 17 roku. Też mówił o przywróceniu państwa polskiego, ale o granicach tego państwa miała zdecydować rosyjska konstytuanta. I państwo to miało być połączone z Rosją wieczystym sojuszem wojskowym. A więc Polska miała wrócić zgodnie z planami nowej Rosji na mapę, tej Rosji republikańskiej, nie bolszewickiej, o niej tutaj nie mówimy, ale miała wrócić na mapę jako państwo podległe interesom strategicznym i zależne od decyzji podejmowanych w stolicy Rosji, czy będzie nią Piotrogród, czy Moskwa, to drugorzędne. Otóż tego rodzaju wizja Polski, która wraca na mapę, ale nie jest niepodległa, tylko musi uznać przewagę interesów Rosji albo Niemiec, a najlepiej i Rosji, i Niemiec na swoim obszarze, była wizją bardzo istotną także w wyobraźni politycznej przywódców elit politycznych mocarstw zachodnich, a w szczególności elit brytyjskich, ale szerzej można powiedzieć elit mocarstw zachodnich. Józef Piłsudski o tym mówił kiedyś gorzko, kilka lat po odzyskaniu niepodległości, stwierdzając, że wyobrażenia świata, w sensie elit politycznych świata zachodniego, mocarstw zachodnich, kształtowane były przez dwa wieki nieobecności faktycznej Polski na mapie niepodległych graczy tej wielkiej sceny europejskiej. Można się było po prostu przyzwyczaić do tego. Elity państw zachodnich przyzwyczaiły się do tego, że Polski nie ma. Jeśli jakaś Polska ma tu powstać, to niech będzie to Polska, która nie przeszkadza, która wie, że powstała z łaski, która wie, że nie może sobie pozwolić na więcej, niż zdecydują za nią o tym mądrzejsi i silniejsi. A więc nie będzie niepodległą, będzie podlegała decyzjom roztropniejszych, większych. Tych, którzy dźwigają na swoich barkach ciężar ładu światowego. Otóż tego rodzaju nastawienie bardzo trudno było zmienić. Żeby je zmienić, potrzeba było ogromnej determinacji i wielkiego wysiłku oraz, powiedziałbym jeszcze, szczególnego typu charakteru ludzi. Na bardzo różnych szczeblach wysiłku polskiego z lat 1918-21, kiedy ten proces odzyskiwania niepodległości został przeprowadzony, można odnaleźć te właśnie cechy, bez których Polska niepodległości by nie odzyskała. Owszem, byłaby na mapie, ale jako państwo podległe Niemcom, Rosji, Niemcom i Rosji, ewentualnie no, jakby formule politycznej, którą z uwzględnieniem interesów Rosji i Niemiec narzuciłyby Polsce mocarstwa zachodnie. Otóż gdyby zacząć od góry, przepraszam, tak to może niefortunnie nazwę, poszukiwanie tych szczególnych charakterów, to niewątpliwie trzeba uwzględnić dwie osobistości. Niezależnie od tego, jak układają się nasze osobiste sympatie, a wciąż jeszcze wielu z nas żywi takie osobiste sympatie i antypatie do bohaterów tamtej historii, to i Józef Piłsudski, i Roman Dmowski spełniali ten, można powiedzieć, najwyższy standard polityka niepodległego. Obaj chcieli Polski wielkiej, każdy na bardzo różny sposób.
odrębny, sprzeczny nawet często w ich programach, ale obaj wiedzieli, że na trwanie Polski słabej, podległej na mapie Europy nie warto tracić wysiłku, bo nic z tego nie wyniknie stałego. Będziemy nadal zależni od innych. Polska musi być odpowiednio duża i odpowiednio niepodległa, żeby bronić interesów swoich mieszkańców, swoich obywateli, swojej tożsamości, żeby być czymś na mapie Europy niepopychadłem. I to ich wyróżniało, rzeczywiście to ich dwóch wyróżniało. Oczywiście miliony Polaków chciało Polski niepodległej, ale ci dwaj mieli program, no powiedziałbym Dmowski na pewno miał program, Piłsudski raczej miał pewnego rodzaju intuicję i wolę i był bardziej człowiekiem, który dostosowywał się do okoliczności, zmieniał swój program, by wygrać to, o co mu chodziło, czyli Wielką Polskę. Ale obaj potrafili znaleźć środki prowadzące do tego celu i paradoksalnie obaj, często sprzeczając się w tych dążeniach, razem doprowadzili do tego, że Polska tę niepodległość, prawdziwą niepodległość, odzyskała. Nie umniejszam przez to wcale, nie chcę umniejszyć zasług takich ludzi jak Ignacy Jan Paderewski, wielki polski patriota, jak człowiek, bez którego nie tylko symbolicznie, ale praktycznie nie byłoby może w tym stopniu identyfikacji mas polskiego chłopstwa z państwem i z narodem polskim, mam na myśli Wincentego Witosa, czy Wojciecha Korfantego, któremu tak wiele zawdzięczają kresy zachodnie, jeśli można użyć tego określenia, Polski i ich zjednoczenie z macierzą. Ale de facto kierownikami, można tak powiedzieć, polskiej pracy i walki o niepodległość w tych latach 18-21 byli ci dwaj ludzie, których wymieniłem. Dmowski oczywiście w tym pierwszym okresie szczególnie ważny, 18-19, Piłsudski przez cały ten okres, szczególnie w roku 1920. Spójrzmy teraz na sytuację Polski 11 listopada 1918 roku. Piłsudski poprzedniego dnia wieczorem przyjechał z niewoli niemieckiej zwolniony, dlatego zwolniony, że Niemcy spodziewali się, iż no, doprowadzi on do uspokojenia sytuacji w Warszawie. Przypomnę, że tutaj stacjonowało około 40 tysięcy wojska niemieckiego, tu w Warszawie i okolicach. I no, wobec groźby buntu polskiego i jednocześnie kryzysu wewnątrz samego państwa niemieckiego, no bo już to państwo przegrało wojnę praktycznie rzecz biorąc wtedy, szykowały się władze niemieckie do tego, by jakoś wywikłać się z trudnej sytuacji w Polsce. Stąd zgodzili się na przyjazd Piłsudskiego. Nie uzyskali natomiast od niego tego, czego chcieli uzyskać, bowiem chcieli postawić jako warunek uwolnienia zgodę Piłsudskiego na uznanie niemieckiego programu granicznego. To znaczy Królestwo Polskie owszem będzie dla Polski, ale już Wielkopolska nie, no nie mówiąc o Pomorzu czy Śląsku. Piłsudski takiego przyrzeczenia nie złożył, ale wobec krytycznej sytuacji w wojsku niemieckim i wrzenia w Polsce zgodzono się na jego przyjazd do Warszawy. Jego autorytet budowany umiejętną także propagandą był taki w społeczeństwie polskim, tu na miejscu w kraju, że Rada Regencyjna, która dobrze spełniała swoje funkcje w ostatnich tygodniach, zdecydowała się przekazać mu władzę wojskową 11 listopada, a trzy dni później dokonała samorozwiązania i przekazała mu pełnię władzy na tym terenie, który wydobywał się spod okupacji niemieckiej, czy szerzej niemiecko-austriackiej. 11 listopada, kiedy obejmował Piłsudski władzę nad tym tworzącym się od miesiąca, od 12 października, Wojskiem Polskim, od 12 października pod auspicjami Rady Regencyjnej. Wojsko Polskie liczyło 24 bataliony, 3 szwadrony i 5 baterii. To znaczy jakieś powiedzmy 30 tysięcy ludzi, już przeszkolonych, uformowanych, gotowych do walki, uzbrojonych.
To bardzo niewiele oczywiście, ale to już był zalążek, już gotowy wtedy, 11 listopada. Nie można go lekceważyć. Ale spójrzmy od razu na skok, jaki następuje między 11 listopada a końcem grudnia. W końcu grudnia Wojsko Polskie, mówię o regularnych oddziałach, nie o żadnych ochotniczych czy wychodzących z konspiracji oddziałach takich jak POW czy rozmaite paramilitarne organizacje. Mówię o regularnym Wojsku Polskim. Wojsko Polskie pod koniec grudnia 18 roku liczy już 100 batalionów piechoty, 70 szwadronów kawalerii i już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, więc powiem tylko ogólnie, kilkadziesiąt baterii. To już była siła przekraczająca wyraźnie 100 tysięcy żołnierzy. To było niesłychanie ważne, ta zdolność do szybkiej organizacji, mobilizacji i stworzenie spójnej, można tak powiedzieć, siły militarnej gotowej do użycia w obronie granic, których jeszcze nie ma, trzeba dopiero ich bronić, w obronie niepodległości, której jeszcze nie ma, trzeba ją wywalczyć. To było ogromne zadanie, na którego znaczenie zwrócił uwagę Piłsudski już rozkazem z 12 listopada. Bo 12 listopada Józef Piłsudski jako zwierzchnik mianowany przez Radę Regencyjną jeszcze Wojska Polskiego wydał rozkaz do żołnierzy, podkreślając najważniejsze zadanie, to pierwsze zadanie, przezwyciężenie różnic, tarć, klik i zaścianków w Wojsku Polskim. Używam sformułowań z tego rozkazu. Bez tego nie uda się niepodległość. Jeżeli nie przezwyciężymy różnic między sobą, tarć, klik i zaścianków, to niestety dotyczy także współczesnej Polski, współczesnego obozu dobrej zmiany, jak się przyjęło tę władzę polityczną od 2015 roku nazywać. Oczywiście wymiar zadania w 18 roku był bez porównania trudniejszy, bo nie chodziło tylko o animozje osobiste, których było pełno, ale chodziło również o bardzo różne tradycje, z których wychodzili oficerowie z trzech armii zaborczych, o różne systemy szkolenia, różne języki komend. Bardzo trudno to było zespolić. Można od razu, na chwilę jakby odchodząc od tematyki wojskowej, do której za moment wrócę, pokazać tę samą trudność na przykładzie cywilnych kłopotów ze zjednoczeniem Polski, z przezwyciężeniem owych tarć, różnic, zaścianków. Przypomnijmy, że na terenie Polski używano kilkunastu różnych jednostek monetarnych, prawda? To były marki niemieckie, ostmarki wydawane przez zarząd wojskowy Oberostu, były hrywny i ruble ukraińskie, oczywiście były ruble carskie, były kierenki wprowadzone przez republikańską Rosję, były korony austriackie. No, można naprawdę zawrotu głowy było dostać od tego rodzaju mnogości. I władzę cywilną, którą przejął Piłsudski od 14 listopada, zajmują się, wspólnie oczywiście z rządem, od 18 listopada będzie to już pierwszy, można tak powiedzieć, uznawany przez znaczną część, nie zaryzykowałbym jeszcze określenia przez większość, ale przez znaczną część społeczeństwa tu w kraju, rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Ten rząd bierze udział w tym ogromnym przedsięwzięciu ujednolicenia, a więc opracowuje jeszcze w grudniu 18 roku wzór polskiej marki, czyli wzór polskiej waluty, która ma obowiązywać. I w następnym roku wyjdzie rozporządzenie, które uzna jedynie polską markę za obowiązujący środek płatniczy. Z walutą nie jest łatwo, znaczy z ujednoliceniem waluty, ale co mówić o ujednoliceniu różnych systemów prawnych. Przypomnijmy, w Polsce do 1932 roku obowiązywały kodeksy rosyjski, austriacki i pruski, a nawet na obszarze Orawy węgierski, no bo tam sięgało Królestwo Węgierskie, prawda?
A więc cztery różne kodeksy prawne obowiązywały i to zabierze aż 12 czy 13 ponad lat, przepraszam, by ujednolicić ten system. A co mówić o drogach, o kolei? To nie tylko różnica szerokości torów, no bo dzisiaj wiemy, jedziemy do Rosji, prawda, czy gdzieś za wschodnią granicę pociągiem, to trzeba zmieniać tory. To oczywiście dotyczyło różnicy szerokości torów między poszczególnymi zaborami. Mało kto pamięta, że w Austrii, to znaczy w Galicji, obowiązywał lewostronny ruch na drogach i obowiązywał również lewostronny ruch na kolei. To też trzeba było ujednolicić, żeby z Krakowa do Warszawy, czy z Warszawy do Krakowa dojechać i nie spowodować katastrofy, prawda? Tego rodzaju trudności stawały przed budowniczymi polskiej niepodległości wszystkich szczebli, w tym tych najniższych, tych, którzy budowali te tory, którzy organizowali ruch na nowo. To był ogromny wysiłek, podkreślam to, ludzi wszystkich stanów i wszystkich szczebli, żeby niepodległość była. Ale kierowali tym wysiłkiem, a w każdym razie mieli w nim decydujący udział dwaj wymienieni przeze mnie politycy. Wracam do Piłsudskiego. Otóż jakie problemy musiał rozwiązywać po 11 listopada, kiedy zaczął budować wojsko? Do czego to wojsko było potrzebne? Dlaczego mówię o wojsku? Otóż wojsko, tak, było w tej sytuacji najważniejsze. Bo przypomnijmy, od 1 listopada trwała wojna polsko-ukraińska o Lwów. Ukraińcy, korzystając z poparcia Austrii, umierającej, ale gotowej jeszcze wykonać tutaj swoisty niemiecki testament Mitteleuropy, by nie zbudować silnej Polski, by ją osłabić. Wsparli zatem Ukraińców. Ukraińcy opanowali Lwów i rozgorzały w ten sposób już od 1 listopada walki o Galicję Wschodnią. 5 listopada wydawało się, że inny potencjalny front zostaje w sposób rozsądny, kompromisowy, zamknięty. Doszło wtedy do porozumienia między polskimi działaczami niepodległościowymi na Śląsku Cieszyńskim i Narodnim Wyborem, czyli czeską organizacją na tym terenie, czesko-morawską. Ten kompromis ustalony 5 listopada, niestety, od razu tu przeskoczę o kilkanaście tygodni, 23 stycznia 1919 roku zostanie zdradziecko złamany przez stronę czechosłowacką, która militarnie złamie warunki porozumienia z 5 listopada i zdobędzie siłą, po prostu zdobędzie większą część Śląska Cieszyńskiego, powiatu bielskiego, cieszyńskiego i frysztackiego. A więc obok frontu ukraińskiego czy polsko-ukraińskiego pojawia się może nie tak ważny militarnie, ale politycznie dotkliwy, trudny, przykry front konfliktu granicznego z Czechosłowacją, którym agresorem niewątpliwie była strona czechosłowacka. 11 listopada, kiedy my świętujemy niepodległość, odzyskanie niepodległości, tworzy się także pierwszy litewski rząd z Augustinasem Woldemarasem na czele. I Litwini także czczą 11 listopada jako swoje święto narodowe. Ale to jest święto, które zwraca się swoim głównym ostrzem przeciwko Polsce. Woldemaras w imieniu rządu litewskiego domaga się, ażeby Polska uznała istnienie państwa litewskiego niepodległego ze stolicą w Wilnie. W Wilnie stacjonują jeszcze Niemcy, to są rozważania, można tak powiedzieć, teoretyczne jeszcze w tym momencie. Za chwilę dojdą tam bolszewicy, ale spór polityczny polsko-litewski o Wilno istnieje w momencie, kiedy obydwa te państwa pojawiają się, czy symbolicznie jakby ogłaszają swój powrót na mapę 11 listopada, a więc spór z Litwą. Oczywiście najpoważniejsze spory dotyczą, czy wyzwania dotyczą dwóch głównych mocarstw rozbiorowych, Niemiec i Rosji. W przypadku Rosji sytuacja jest o tyle skomplikowana, że
są dwie Rosje. Jest Rosja Czerwona, bolszewicka, z Leninem, Trockim, Kamieniewem i Stalinem jako członkami Politbiura. I jest Biała Rosja, która dopiero się organizuje. Właściwie dopiero w 19 roku stanie ona mocniej na nogi jako alternatywa dla Rosji Czerwonej. Ale już zgłasza swoje aspiracje, kandyduje do uznania u mocarstw zachodnich. Biała Rosja, by o niej najkrócej powiedzieć, ma jeden wyraźny, konsekwentny, można powiedzieć honorowo podtrzymywany. Honorowo mówię, bo no, wymagało to wierności pewnym zasadom, wbrew praktycznym konsekwencjom, bardzo niekorzystnym dla Białej Rosji wskutek trzymania się tych zasad. Te zasady brzmiały tak. Ani piędzi ziemi rosyjskiej, jak uważali przedstawiciele Białej Rosji, wrogom ani przyjaciołom. Za ziemię rosyjską uważali przedstawiciele Białej Rosji tę, która sięga do Bugu. A więc Wilno to jest ziemia rosyjska, Lwów także to jest ziemia rosyjska, ta uzyskana w czasie I wojny światowej w ramach programu, można tak powiedzieć, ruskiej rekonkwisty, jak to określano. A więc gdyby Polska zaakceptowała ugodę z Białą Rosją, musiałaby się liczyć z tym, że Biała Rosja zażąda nie tylko Grodna, ale Wilna, Lwowa, wszystkiego, co jest na wschód od dzisiejszych granic Polski. To miałaby być część Rosji, z powrotem istniejącej Wielkiej Rosji. Niezupełnie brał pod uwagę tę okoliczność, od razu powiedzmy, tu był pewien słaby punkt rozumowania jednego z dwóch głównych bohaterów dzisiejszej, że tak powiem, naszej refleksji, Roman Dmowski. Dmowski wierzył, że Rosja zaakceptuje dużą Polskę na wschodzie, że pogodzi się z tą Polską. Może drogą faktów dokonanych. Myślę, że tu Dmowski nie doceniał determinacji elit politycznych rosyjskich i ich świętego czy nieświętego, ale w każdym razie bardzo głębokiego przekonania, że jeśli Polska jakaś w ogóle może oddzielić się od Rosji, to jest Polska, która zaczyna się od Bugu, na wschód od Brześcia. Ale z tym przekonaniem nie zgadzała się cała, można powiedzieć, społeczna elita Polski. Używam określenia elita, bo oczywiście chłopom, którzy wchodzili dopiero w obręb życia obywatelskiego, może nie było to aż tak bardzo, czy wielu z nich, nie było to aż tak bardzo dla wielu z nich ważne, czy Wilno, czy Lwów będą polskie. Ale dla tych, którzy już weszli w obręb tego życia obywatelskiego, to było oczywiste. Ten obszar należy, historyczny obszar należy do Polski. A więc tu było bardzo małe, a w istocie żadne pole do kompromisu. Dlatego armia jest potrzebna. Realnie jednakże Polska nie z Białą Rosją musiała się mierzyć, tylko z Rosją Czerwoną, bo ta ostatecznie wygra wojnę domową, była wielokrotnie zresztą silniejsza od Rosji Białej przez cały czas trwania tej wojny domowej, a Rosja Czerwona miała jeden konsekwentny program polityczny – likwidacji w ogóle państwa polskiego i ustanowienia na tym terenie małej terytorialnie przejściowej, odgrywającej formę korytarza Polskiej Republiki Sowieckiej. I kiedy wspomniałem tę liczbę 100 tysięcy, mniej ponad już 100 tysięcy żołnierzy w grudniu 18 roku, to warto pamiętać, że Armia Czerwona realizowała już wtedy, od listopada 18 roku, program ofensywy na zachód. Uformowany został front zachodni, który miał właśnie to zadanie wykonać. Zadanie dojścia jak najdalej na zachód, by spotkać się z rozpoczynającą się już także w listopadzie 18 roku rewolucją w Niemczech, by dojść do Berlina. Chociaż dopiero 2 lipca 20 roku padną te słowa w rozkazie Michaiła Tuchaczewskiego przez trupa Białej Polski na Berlin, to jednak ten program był obecny zarówno w sferze politycznej, jak i strategicznej, w planowaniu wojskowym zwierzchników Armii Czerwonej od listopada 18 roku, a 12 stycznia 19 roku zostały podpisane rozkazy operacji Wisła, która miała, dla Armii Czerwonej oczywiście, która miała już w samym swoim tytule wskazany no, pierwszy zasięg tej ofensywy. Styczeń 19 roku. I też warto przypomnieć,
bo w podręcznikach o tym nie piszemy. No, byłem, tak się złożyło, jednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagę na ten dokument, ale przede mną było kilku historyków, którym jak najbardziej trzeba oddać ten honor. Przede wszystkim zmarły niestety w tym roku wielki historyk dyplomacji, profesor Piotr Wandyrz, zwrócił na to uwagę, że już w styczniu 19 roku u boku idącej na zachód Armii Czerwonej uformował się komunistyczny sowiecki rząd dla Polski. Dzierżyński z Marchlewskim nie byli pierwsi. Oni pojawią się dopiero w lipcu 20 roku, ale już w styczniu 19 roku szli na Warszawę ludzie, którzy mieli oficjalną nazwę Komitet Wojskowo-Rewolucyjny Polski, czyli rząd komunistyczny dla Polski. Ich nazwisk nie będę przywoływał, na szczęście ich dzieło zostało zniweczone w zarodku przez opór czyj? Wojska Polskiego. To Wojsko Polskie stanęło na drodze tej pierwszej ofensywy, słabej jeszcze, tak, bo Armia Czerwona też nie była wtedy taką potęgą jak w 1945 roku, ani nawet taką jak w 1920. Armia Czerwona, pamiętajmy, tworzyła się z niczego od 18 roku, od lutego i w końcu 18 roku dopiero zbliżała się do pułapu miliona żołnierzy formalnie zarejestrowanych w szeregach Armii Czerwonej, ale z tego no, zaledwie 100 kilkadziesiąt tysięcy nadawało się do walki. Przypomnę, w 20 roku Armia Czerwona osiągnie pułap 4,5 miliona żołnierzy, z czego mniej więcej no, 300-400 tysięcy było w stanie walczyć. Otóż praktycznie rzecz biorąc od 1 stycznia 19 roku zaczyna się preludium, tak bym to powiedział, zaczyna się preludium do wojny sowiecko-polskiej, bo wtedy bolszewicy dochodzą do Wilna, atakują Wilno, w którym uformowały się oddziały polskiej samoobrony. Tak się nazywała ta formacja, to nie było regularne Wojsko Polskie, bo go w Wilnie jeszcze być nie mogło, ale od walk między samoobroną polską a Armią Czerwoną 1 stycznia zaczyna się jakby preludium do wojny sowiecko-polskiej, a prawdziwa wojna w pełnym tego słowa znaczeniu, nie wypowiedziana przez Sowietów, ale wywołana ich ofensywą, zaczyna się od starcia Armii Czerwonej z Wojskiem Polskim 14 lutego 19 roku koło miejscowości Mosty, niedaleko Berezy Kartuskiej. I od tej pory już ten front polsko-sowiecki, sowiecko-polski trwa, przesuwa się to na zachód, to na wschód. Cel strategiczny działań sowieckich jest jasny. Zniszczyć burżuazyjne państwo polskie, ustanowić Republikę Sowiecką i dotrzeć do Berlina. Żeby ten plan się nie ziścił, potrzebne było Wojsko Polskie i ono pierwszy raz swoją rolę odgrywa właśnie w połowie lutego 19 roku. Zatrzymuje ofensywę Armii Czerwonej, jeszcze nie bardzo potężną, a w połączeniu z nowym wyzwaniem, jakim dla Armii Czerwonej stała się wojna domowa, ofensywa białych, odciążyło to, że tak powiem, Polskę i pozwoliło wtedy nie tylko ten front utrzymać, ale rozwinąć polską ofensywę, o której za chwilę parę słów powiem. A więc trudna sytuacja na wschodzie, wymagająca siły militarnej, żeby niepodległość obronić. Żeby obronić w tym przypadku nawet jakiekolwiek państwo polskie. Spójrzmy teraz na zachód. Niemcy przegrały wojnę, uznały to 11 listopada, ale warunki tej przegranej, jeśli idzie o kształt terytorialny nowego porządku w Europie Wschodniej, nie były sprecyzowane. Niemcy wyobrażali sobie, że mogą zrezygnować z nabytków, które planowali kosztem Królestwa Kongresowego. No powiedzmy, niech Kalisz zostanie polski, prawda, Płock, które chcieli te obszary włączyć do Rzeszy w czasie I wojny światowej, ale Wielkopolska, tym bardziej Pomorze, nie mówiąc w ogóle nawet o Śląsku Górnym, muszą pozostać w państwie niemieckim. I tu oczywiście znów ogromną rolę odgrywa zarówno mobilizacja wewnętrzna tu w kraju, której symbolem staje się to zwycięskie, wspaniałe powstanie wielkopolskie, które wybucha 26-27 grudnia
1918 roku, przepraszam, kiedy Ignacy Paderewski przybywa do Warszawy, przez Gdańsk, Poznań jedzie do Warszawy. O tym za chwileczkę powiem. Tu jednakże chcę zwrócić uwagę na wagę samoorganizacji, mobilizacji społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce i ten istotny czyn zbrojny, który kosztował życie 2000 około Polaków walczących w tym powstaniu, które po kilku miesiącach osiągnie sukces. Wielkopolska zostanie w większości uwolniona od Niemców w walce. No ale jest jeszcze Pomorze, jest Śląsk. Co będzie z tymi dzielnicami, historycznymi dzielnicami Polski? Tu musimy zwrócić uwagę na inny front toczącej się walki o niepodległość Polski. Tym frontem była dyplomacja, a na niej głównym aktorem niewątpliwie był Roman Dmowski. Dmowski i Piłsudski zdawali sobie sprawę z tego, że w pewnym zakresie muszą łączyć swoje wysiłki, niezależnie od tego, jakimi są rywalami wizji, w kształtowaniu tej wizji nowej, odrodzonej Polski, to po to, żeby Polska była i żeby była niepodległa, muszą w pewnym zakresie ze sobą współpracować. I wynikało to z faktu, że tu w kraju, na miejscu, władzę realną objął Piłsudski i tworzył armię, ale wobec zwycięskich mocarstw jedynym uznanym reprezentantem sprawy polskiej nie był Piłsudski, który przecież wyrastał politycznie z obozu pokonanych Niemiec i Austro-Węgier, tylko był Roman Dmowski. A zatem potrzebny był kompromis. Nad tym kompromisem pracują obaj politycy od listopada. 5 grudnia dochodzi do bardzo ważnych rozmów, w których w pewnym sensie wysłannikiem, przepraszam, Dmowskiego był niegdysiejszy socjalista, od dawna już narodowy demokrata, Stanisław Grabski. Grabski z Paryża przez Kraków dotarł 5 grudnia do Warszawy i tu na Placu Saskim wtedy rezydował naprzeciwko stojącej tam jeszcze ogromnej cerkwi, symbolu rosyjskiego panowania nad Warszawą, Piłsudski jako zwierzchnik Wojska Polskiego. Tam prowadzone były te rozmowy. Rozmowy, które miały jakby określić warunki współpracy. Bardzo trudne rozmowy. Obie strony oczywiście walczyły o to, żeby w większym stopniu kontrolować politycznie tę nową Polskę. 21 grudnia Józef Piłsudski pisze list do Romana Dmowskiego, zaczynający się od słów: kochany panie Romanie. Tego rodzaju familiarność oczywiście uwarunkowana była nie tylko temperaturą osobistych uczuć Piłsudskiego do Dmowskiego, ile sytuacją. Piłsudski musiał porozumieć się z Dmowskim, żeby znaleźć drogę do reprezentacji swojej w Wersalu. Bo za chwilę miała się zacząć konferencja pokojowa, która będzie rozstrzygała o wielu kluczowych sprawach związanych z przyszłością Polski. Żeby mieć w tym udział, wpływ i uznanie swojej władzy objętej w Polsce, Piłsudski musiał z Dmowskim się porozumieć. Tego dotyczył ten list, warunków tego porozumienia. Kiedy czytamy z jednej strony listy Piłsudskiego, pamiętniki jego współpracowników, z drugiej strony teksty napisane przez Romana Dmowskiego, w tym także jego listy, wtedy wysyłane między innymi do Grabskiego, widzimy, jak niełatwe było to zbliżenie, ale do niego doszło. I doszło w momencie kluczowym, kapitalnym, pokazującym, że ta zdolność do współpracy niechętnej, obarczonej nieufnością, ale realnej i błogosławionej dla Polski, odgrywała zasadniczą rolę w odzyskaniu niepodległości. A więc przypomnijmy, że Paderewski jedzie do Polski nie tylko jako autorytet, można powiedzieć, show biznesu, największy chyba na świecie wtedy, ale jako autorytet polityczny, bo w glorii, można powiedzieć, głównego reprezentanta sprawy polskiej w Ameryce. I już w pewnym zakresie po porozumieniu z Dmowskim.
moment przesilenia, kiedy Paderewski jest już w Warszawie, przychodzi 4-5 stycznia, kiedy koła prawicowe, buntując się, przeciwstawiając się rządowi zdominowanemu przez socjalistów, z socjalistą, choć umiarkowanym na czele Jędrzejem Moraczewskim, przeprowadziły próbę zamachu stanu w Warszawie. 4-5 stycznia 19 roku Marian Janusz-Ajtis, książę Eustachy Sapieha stoją na czele tego nieudanego i bezkrwawego zupełnie przewrotu. Aresztowano wtedy, znaczy zwolennicy zamachowców aresztowali Moraczewskiego, aresztowali ministra spraw wewnętrznych Tuguta. No powiedziałbym, powody do oburzenia kół nielewicowych na ten rząd miały nawet wymiar symboliczny. Minister spraw wewnętrznych w rządzie Moraczewskiego, Stanisław Tugut, zresztą bardzo aktywny mason, no, takim zarządzeniem, które właściwie można kwestionować jego moc prawną, próbował wprowadzić nowy herb Polski, orła bez korony. No, wielu to nie odpowiadało, ale nie mówię, że to był jedyny powód tego przewrotu z 4-5 stycznia. Nieszczęście zamachowców polegało na tym, że aresztowali też szefa sztabu Stanisława Szeptyckiego, generała Stanisława Szeptyckiego. Kiedy prowadzili go do miejsca aresztu, zobaczyli ich inni żołnierze. No oczywiście zobaczyli starszego szarżą generała Szeptyckiego obok prowadzących go niższych oficerów i byli posłuszni generałowi. Szeptycki doprowadził do uwolnienia Moraczewskiego i innych internowanych, a Piłsudski, który też miał być aresztowany, ale nie został, nie zdążył być aresztowany, machnął ręką na to wszystko, a właściwie nie tyle machnął ręką. Machnął ręką na odpowiedzialność za tę próbę zamachu stanu, ale wyciągnął konsekwencje z faktu, że dłużej rząd całkowicie niereprezentatywny, jaki tworzył Moraczewski, nie wystarczy, że potrzebny jest rząd kompromisowy. I rzeczywiście włos żadnemu z zamachowców z głowy nie spadł, natomiast Piłsudski przyspieszył rozmowy na temat powołania nowego rządu, na czele którego stanął w połowie stycznia Ignacy Jan Paderewski. Polska miała premiera, który był uznawany na Zachodzie. Co więcej, był słynny na Zachodzie. Był tam autorytetem, jeśli nie politycznym, to w każdym razie kulturowym. To ważny aspekt. I kiedy 2 dni później zaczynała się konferencja w Wersalu, Polsce przyznano 2 miejsca przy stole obrad. 2 reprezentantów mogła mieć, podobnie jak inne mniejsze państwa, powiedzmy Francja czy Wielka Brytania miała po 5 reprezentantów. To Francja, że tak powiem, zagwarantowała dla Polski te 2 miejsca przy stole obrad. Zajęli je Dmowski i Paderewski. To byli oficjalni reprezentanci Polski w Wersalu. Ale pierwsze skrzypce niewątpliwie grał tam Dmowski i to on został poproszony od razu pod koniec stycznia przez Radę Najwyższą Entente, czy Mocarstw Sprzymierzonych, a więc przywódców 5 mocarstw Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Japonii, o przedstawienie stanowiska w sprawie potrzeb Polski i jej najszerzej rozumianego programu terytorialnego. Później jeszcze 2-krotnie, w lutym i w marcu, Dmowski występował na tym forum, przedstawiając odpowiednio program granic zachodnich i wschodnich. Dmowskiego program obejmował mniej więcej obszar 480 tysięcy kilometrów kwadratowych z ludnością około 37 milionów. Przypomnę, że Polska w granicach z 1772 roku, czyli sprzed rozbiorów, to było 733 tysiące kilometrów kwadratowych i w roku 1919 zamieszkiwało ten obszar około 50 milionów mieszkańców. A więc Dmowski mniej więcej 2/3 tego obszaru chciał, ażeby zostało przywrócone na mapie jako nowe państwo polskie. Zakładał, że tego rodzaju państwo będzie dostatecznie duże i silne, by ostać się w tym miejscu mapy Europy, by stworzyć podwaliny trwałej niepodległości Polski. Program, jaki reprezentował Dmowski, oczywiście miał w swoim rdzeniu ten pomysł czy tę koncepcję, o której nawet w podręcznikach słyszymy, czytamy, oczywiście koncepcję asymilacyjną. Większość polska, właściwie niewiele przekraczająca 60% w tych granicach, miała za zadanie doprowadzić ostatecznie do zasymilowania potężnych, różnych mniejszości, które by się w granicach państwa polskiego znalazły.
Przeciwstawiał się Dmowski zdecydowanie próbom postawienia jakiegoś państwa ukraińskiego obok Polski, uważając, iż Ukraina jest konsekwentnie narzędziem geopolitycznych planów Niemiec, ograniczających, osłabiających Polskę. Przeciwstawiał się także jakiejś federacji w odniesieniu do Litwy, uznając ją także za program szkodliwy dla Polski. Wizja Piłsudskiego, o której nie będę mówił, bo wszyscy Państwo z pewnością ją znają. Wizja Piłsudskiego, a zwłaszcza ta, którą lansowali jego doradcy, kierowała się w stronę innego rozwiązania problemu wielkości Polski. Miała ona opierać się na porozumieniu z Ukrainą i odbudowie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego jako ciała sfederowanego z Polską, z dużym udziałem sił polskich wewnątrz tego odnowionego Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy podzielonego na dwa kantony, litewski i białoruski, czy jednego, to już jest rzecz zupełnie wtórna w samym programie Piłsudskiego. I w ten sposób złagodzenie możliwości konfliktów wewnętrznych z narodowościami niepolskimi wewnątrz szerszej struktury politycznej, w której Polska byłaby przewodnikiem, przywódcą. Ta wizja, zarówno jedna, jak i druga, zderzała się z niechęcią ze strony mocarstw zachodnich, a w szczególności ze strony Wielkiej Brytanii. Pisałem o tym obszernie w książce, która wydana została nie tak dawno. Pierwsza zdrada Zachodu, zapomniane pismo 1920 roku, a szerzej o samym programie Piłsudskiego w książce Polityka Wschodnia, o polityce wschodniej Piłsudskiego, Polska i trzy Rosje. Tutaj chcę tylko przypomnieć jakby najważniejsze może interpretacje tego niechętnego, czy wręcz wrogiego stanowiska Wielkiej Brytanii przede wszystkim wobec Polski. Dmowski w swoich relacjach, w swojej bardzo ważnej książce Polityka Polska i odbudowanie państwa, jak też w swoich pisanych na bieżąco, jakby listach, choćby tych wspomnianych przeze mnie do Grabskiego, wtedy w 19 roku, jakby waha się między kilkoma interpretacjami, które zresztą można połączyć. Pierwsza interpretacja, kluczową rolę odgrywają Niemcy tutaj, ich wrogość, ich wpływy, do których dołączył się czynnik żydowski. I teraz parę słów o znaczeniu tego czynnika, o którym do tej pory nie mówiliśmy, a był to bardzo istotny problem z punktu widzenia polskiej niepodległości. Przypomnijmy, kilka milionów Żydów zamieszkujących terytorium, na którym Polska próbowała odbudować swoją niepodległość. Żydów, którzy formułowali już różne, nie jeden, ale różne programy swojej przyszłości politycznej. Coraz silniejszy był ruch syjonistyczny, z punktu widzenia Polski można powiedzieć korzystny, bo zakładający egzodus dużej części Żydów do przyznanego im przez Wielką Brytanię w 17 roku, jeszcze w czasie trwania wojny, domu narodowego, jak to było nazwane, na terenie Palestyny. Ale oczywiście trudno było sobie wyobrazić emigrację kilku milionów Żydów w szybkim czasie, a zatem powstawał problem nawet w tym kręgu syjonistycznym, a tym bardziej w innych ortodoksyjnych partiach, takich jak Agudas Izrael, czy w partiach lewicowych, takich jak Poalei Syjon. Rozwiązanie, które by było łatwe do pogodzenia z istotą polskiej niepodległości. Już 12 listopada 18 roku, a więc dzień po objęciu funkcji zwierzchnika Wojska Polskiego, a jeszcze dwa dni przed objęciem funkcji, można powiedzieć, politycznego przywódcy rodzącego się państwa polskiego, Piłsudski spotkał się z przedstawicielami tych partii żydowskich, a więc Agudas Izrael, Folkiści, Poalei Syjon, którzy przedstawili swoje żądania pod adresem nowego państwa polskiego w zamian za ich zaspokojenie, obiecując poparcie dla polskiej niepodległości. Istotą tych żądań było
odnowienie, w pewnym sensie można by tak powiedzieć, w zmodernizowanej zdecydowanie formie, instytucji, która istniała pierwszej Rzeczpospolitej, takiego Sejmu Żydowskiego. To był rodzaj raczej samorządu, można powiedzieć, pierwszej Rzeczpospolitej, zlikwidowany w XVIII wieku, Sejm Czterech Ziem. Tutaj chodziło o zjazd narodowy żydowski, który byłby wybierany przez całą dorosłą męską ludność żydowską na terenie państwa polskiego i broniłby interesów tej ludności wewnątrz państwa polskiego. Interesów, które w sposób oczywisty zmierzały do zbudowania autonomii żydowskiej na terenie państwa polskiego. I tu był problem, czy może powstać państwo w państwie, autonomia żydowska, na jakim obszarze. No, Żydzi w wielu miastach tworzyli większość, ale nie było, można powiedzieć, żadnego zwartego, dużego obszaru Polski, na którym w całości stanowiliby większość. Jak to sobie wyobrazić, jak to pogodzić z programem polskiej niepodległości? To był bardzo trudny dylemat. Dylemat zwiększany oczywiście przez fakt narastającego od drugiej połowy XIX wieku antagonizmu społecznego, wynikającego z modernizacji, z industrializacji, z konkurencji, w walce o miejsca pracy, w walce, można powiedzieć, w tej hierarchii społecznej tworzących się miast między środowiskami czy częścią społeczeństwa żydowskiego a polskiego. Walce, która bardzo nasiliła się na początku XX wieku, kiedy ruch narodowy żydowski, wtedy się tworzący, zderza się z ruchem narodowym polskim, narodową demokracją. Ten konflikt jest już od 1911 roku bardzo ostry, bardzo otwarty. Przybiera formę, przypomnijmy, po stronie polskiej bojkotu. Nie pogromów, które były charakterystyczne dla Rosjan, ale bojkotu ekonomicznego, do którego wezwał Dmowski. To oczywiście jest bardzo istotny problem. Dmowski próbował jakby wyświetlić możliwości rozwiązania tego problemu jeszcze przed 11 listopada, spotykając się w Ameryce z przedstawicielem, najważniejszym przedstawicielem kół żydowskich w Ameryce, Louisem Marshallem. To spotkanie zakończyło się zupełnym fiaskiem. Marshall powiedział, że jakby istotą problemu z punktu widzenia środowisk żydowskich jest właśnie ów bojkot ekonomiczny, że woleliby Żydzi pogromy, jeśli już, niż ten bojkot ekonomiczny i że tutaj na tym tle ekonomiczno-społecznym porozumienie będzie właściwie niemożliwe. Troszkę inaczej wyglądały rozmowy Dmowskiego z innym przedstawicielem, troszkę inaczej myślącym środowisk żydowskich, sędzią Sądu Najwyższego amerykańskiego, Brandeisem. Ale ważniejszy tutaj był Marshall. Moment, który pokazuje jakby istotę tego problemu, następuje później, już w XIX roku, w czasie spotkania Ignacego Paderewskiego w Paryżu z przedstawicielami kół żydowskich. Między 12 listopada a spotkaniem w Paryżu Paderewskiego zaszły rozmaite wydarzenia, przykre wydarzenia. 22-24 listopada 18 roku pogrom Żydów we Lwowie. To nie był tylko pogrom Żydów, zginęło w tych zajściach wtedy po wyzwoleniu Lwowa ostatecznie przez Wojsko Polskie od Ukraińców, wtedy właśnie 22-24 listopada, do zamieszek, w których elementy kryminalne, jak się to mówi, dopuszczały się zbrodni, samosądów rozmaitych, w których zginęło ogółem blisko 360 osób, z czego mniej więcej 1/5 stanowili Żydzi. Niemniej prasa żydowska, zwłaszcza w Ameryce, uczyniła z tych wydarzeń wyłącznie pogrom żydowski. Stała się rzecz na pewno straszna, która była wykorzystana w tym programie potępiania, krytykowania Polski, której środowiska żydowskie nie chciały poprzeć. W tym samym momencie, na to zwraca uwagę Dmowski, ja nie analizowałem tego problemu, więc nie potrafię jakby zbadać tego zagadnienia, relacjonuję to tylko za Dmowskim. 23 listopada w Berlinie w 18 roku miało miejsce, relacjonuje Dmowski, spotkanie, takie bardzo, można powiedzieć, publiczne niemal spotkanie przywódców
lóż masońskich w Niemczech ze środowisk przedstawicielami finansjery żydowskiej w Niemczech, na którym uzgodnić miano według Dmowskiego zasadę współpracy środowisk żydowskich z Niemcami. No niewątpliwie środowiska żydowskie finansowe miały walny, decydujący wkład, że tak powiem, w podtrzymanie finansowych możliwości i działania niemieckiej machiny wojennej w I wojnie światowej, niemieckiej, austriackiej. To jest akurat fakt, nie dający się w żaden sposób pomniejszyć. W jakim stopniu przedłużona została ta Entente żydowsko-niemiecka 23 listopada 18 roku, pozostaje bardziej sferą spekulacji, hipotez. Na to zwraca uwagę Dmowski, a zatem za nim pozwalam sobie przytoczyć ten ważny moment. Żydzi mieli bronić interesów niemieckich, ciesząc się w zamian, no, można powiedzieć, wciąż dobrą pozycją w strukturze bronionego przez siebie państwa niemieckiego, z nadzieją na powrót jego do potęgi sprzed I wojny światowej. No wiemy, że źle się to bardzo skończyło dla środowisk żydowskich ostatecznie, straszliwą tragedią Holokaustu po dojściu Hitlera do władzy. No ale tego rzecz jasna nikt nie mógł przewidzieć w roku 18. W każdym razie nasila się jakby bardzo nieprzychylna Polsce propaganda dużej części środowisk żydowskich, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii. Wykorzystuje także obok pogromu lwowskiego egzekucję 37 Żydów straconych w Pińsku w lutym 19 roku, oskarżonych przez dowódcę wojskowego polskiego na tym terenie działającego o sprzyjanie bolszewikom. I te dwa głównie zdarzenia stają się, no, można tak powiedzieć, paliwem bardzo ostrej kampanii antypolskiej prowadzonej przez środowiska żydowskie w skali światowej, można powiedzieć, wówczas, i wysłania przez Stany Zjednoczone oficjalnej delegacji na czele z Henrym Morgenthauem, która miała wyjaśnić, no, sprawę pogromów rzekomych i prawdziwych zajść także w Polsce, sytuacji ludności żydowskiej w nowym państwie polskim. Raport komisji Morgenthaua ustalał dość, można powiedzieć, obiektywnie, no, ilość tych ofiar, to było około 300 we wszystkich zajściach, no i fakt, że wynikają one z sytuacji powojennej, a właściwie wciąż jeszcze wojennej na ziemiach polskich, nie mają żadnego charakteru systemowych prześladowań ludności żydowskiej przez państwo polskie. I tak, można powiedzieć, podsumowaniem dylematu żydowskiego w polityce państwa polskiego staje się spotkanie Ignacego Paderewskiego z przedstawicielami, można powiedzieć, sprawy żydowskiej w Paryżu na konferencji pokojowej, gdzie premier Paderewski powiedział, że Żydzi w Polsce będą mieli zagwarantowane wszystkie prawa obywatelskie, społeczne, te same, którymi cieszą się w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Żadnych ograniczeń, żadnych restrykcji, ale autonomii mieć nie będą. Nie będą zatem uprzywilejowani inaczej niż inne grupy ludności. Będą mieli te same prawa, pełne prawa obywatelskie, jak w krajach anglosaskich. Na co usłyszał odpowiedź, że oczywiście ten program jest niesatysfakcjonujący. Co więcej, biorący udział w tych rozmowach urzędnik brytyjski pochodzenia polsko-żydowskiego, Louis Neymier, którego relacje z tej rozmowy miałem okazję czytać w archiwum w Wielkiej Brytanii, no dokładnie streścił tę rozmowę w bardzo zabawny, można powiedzieć, sposób, a mianowicie kiedy Paderewski powiedział o tym, że no właśnie wszelkie prawa nadane Żydom pozwolą im na łatwiejszą asymilację z Polską, Neymier powiedział: to w takim razie szukajcie sobie innego języka dla siebie, bo jeżeli już teraz, kiedy zaledwie kilka procent z Żydów zasymilowało się i taką rolę odgrywamy w waszej kulturze, w waszej nauce, w waszej inteligencji, to co będzie, kiedy wszyscy się zasymilujemy? Prawda? Musicie znaleźć sobie inny język dla siebie. Oczywiście, no, tego rodzaju wymiana zdań nie wróżyła najlepiej stosunkom polsko-żydowskim i rzeczywiście bardzo trudno było o ich regulację. I tu zatem sposobem na ustabilizowanie tych stosunków, rozwiązanie, które mogło przynieść tylko, mógł przynieść tylko upływ czasu,
i utrwalenie, umocnienie struktur państwa polskiego, to rozwiązanie mogła zagwarantować tylko siła, siła militarna, która pozwoli odeprzeć Polsce nie zagrożenie żydowskie, bo żadni Żydzi nie szli z bronią, z agresją militarną na Polskę w tym momencie, ale odeprzeć inne zagrożenia militarne, przed którymi Polska stała w XIX i XX roku, żeby umocnić państwo polskie i z czasem próbować dopracować się formuły, która byłaby formułą kompromisową. A więc wracamy do kwestii obronności, obrony Polski przed tymi najcięższymi, najbardziej dramatycznymi zagrożeniami, wyzwaniami roku 19 i 20. Potrzebne było tutaj działanie na kilku frontach. Wciąż jeszcze jesteśmy na froncie dyplomatycznym i mówimy o interpretacjach, jakie przedstawiane są na temat krytycznego bardzo w stosunku do Polski stanowiska Wielkiej Brytanii, a w pewnym sensie także Stanów Zjednoczonych wobec Polski w czasie konferencji w Wersalu. Otóż poza ewentualnym wpływem środowisk żydowskich i ich wrogiej Polsce propagandy, poza znaczeniem czynnika niemieckiego, który jest ogromnie ważny i Dmowski to podkreśla, Dmowski się waha, czy to żydowskie wpływy, czy to niemieckie wciąż wpływy decydowały raczej o tym nieprzychylnym stanowisku Wielkiej Brytanii do Polski. Przypomnijmy jeden jakby tutaj argument najprostszy, ten od którego zacząłem dzisiejszą refleksję. A mianowicie tak jak Polska wypadła przez poprzednich 200 lat jakby z wyobraźni politycznej elit zachodnich, że jest jakimś czynnikiem ważnym, kulturowo znaczącym, cywilizacyjnie okrzepłym, politycznie dojrzałym. Skoro wypadła, to stąd właśnie takie określenia, które cytowałem między innymi we wspomnianej książce o epismencie członków delegacji brytyjskiej, że Polacy to urodzeni niewolnicy, kafirzy, prawda? Tylko do tego się nadają, prawda? Bo byli niewolnikami przez poprzednich 200 lat. Z kolei Niemcy w tej samej wyobraźni politycznej elit anglosaskich byli postrzegani jako wspaniały przeciwnik. Owszem, pokonany, owszem, kosztował nas milion ofiar, w przypadku Wielkiej Brytanii blisko milion. Ale to jest wielki naród. Niemcy to jest wielki naród, o którego kulturze uczymy się w Cambridge, w Oxfordzie, w Eton, w każdej szkole elity brytyjskiej. Wiemy, że Niemcy to jest coś wielkiego, coś imponującego. Pokazali to zresztą w I wojnie światowej, walcząc w końcowej jej fazie niemal z całym światem. A więc skoro tak, to my, dżentelmeni brytyjscy, nie tylko i ze względów honorowych, ale ze względu na realną kalkulację, musimy się liczyć z tym, że Niemcy odzyskają swoją siłę, a zatem z nimi musimy się liczyć. A z kafirami, z tymi, których nie było na mapie, którzy są urodzeni niewolnikami, czyli z Polakami, ze wszystkim, co jest między Rosją a Niemcami, nie musimy się liczyć. Tego rodzaju argument, można powiedzieć, kulturowy, wydaje mi się nie mniej ważny od rozmaitych, powiedziałbym, intryg, jakichś zakulisowych wpływów. To ma ogromne znaczenie. To dzisiaj jest bardzo ważne, że Polska jest, jeśli na to spojrzymy, to ma ogromne znaczenie. Polska od 1717 roku, powtórzę to, nie była niepodległym krajem. Przez 200 lat nie liczyła się jako niepodległy kraj w wyobraźni politycznej, że tak powiem, wielkich tego świata. I odzyskała tę rolę na 20 lat z trudem między 19 a 39 rokiem. I potem znowu jej nie ma przez lat 50. I dopiero od 89 czy 91 roku raczej Polska powoli wraca do tej wyobraźni. To jest raptem, można powiedzieć, w ciągu ostatnich 300 lat Polska ma około 50 lat niepodległości. To ma ogromne znaczenie, ogromne negatywne znaczenie. I jednocześnie bardzo pozytywnym faktem jest to, że Polska trwa już blisko 30 lat w tej nowej, niepodległej roli i coraz mocniej i z coraz większymi, powiedziałbym, racjami także materialnymi upomina się o to, by być nie tylko krajem na mapie, ale niepodległym państwem. To stopniowo dociera, stopniowo, powoli do świadomości elit politycznych
państw zachodnich. W 19 roku tego nie było. Polski nie było, Polska dopiero wracała na mapę. Wyobraźni politycznej elit zachodnich jej nie było. A więc trzeba było walczyć nie tylko z zakulisowymi intrygami środowisk żydowskich, niemieckich, ale także właśnie z tym czynnikiem kulturowym czy wyobraźni politycznej, który najtrudniej może jest przezwyciężać. Główny wróg sprawy polskiej na konferencji w Wersalu, Lloyd George, rzeczywiście pracował ciężko, żeby zniweczyć projekty reprezentowane przez Dmowskiego. Jaki był rezultat, wiemy, przypomnijmy. Nie było 480 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale Polska otrzymała traktatem z końca czerwca 19 roku zawartym z Niemcami wyłącznie tereny, które należały do II Rzeszy, niemieckie. Zamiast postulowanych przez Dmowskiego 56,5 tysiąca kilometrów kwadratowych z 5 milionami ludności, Polska uzyskała 46 tysięcy kilometrów kwadratowych z 3 milionami ludności. Reszta, to jest wolne miasto Gdańsk, zostało wyodrębnione z 300-kilkudziesięciotysięczną ludnością oraz terytoria poddane plebiscytom, Warmia i Powiśle oraz przede wszystkim Śląsk Górny z fragmentami Śląska Środkowego. Zamiast być przyznane Polsce, te obszary na zasadzie etnograficznej, prawa narodów do samostanowienia, o którym przecież mówił prezydent Wilson, te tereny zostały poddane plebiscytowi. I tu znów wysiłek dyplomacji polskiej, który sprawił, że niemało z programu Dmowskiego udało się zrealizować, łączy się z wysiłkiem ludzi, z powstańcami wielkopolskimi, a potem z 3 powstaniami śląskimi. Z sierpnia 19 roku, z sierpnia 20 roku i wreszcie to największe trzecie, kierowane przez Wojciecha Korfantego z maja, czerwca roku 21. One razem sprawią to przypominanie argumentami dyplomatycznymi przez Dmowskiego i upominanie się walką, ofiarą ponad 1000 ludzi, którzy zginęli choćby w samym powstaniu trzecim śląskim. Polaków, którzy walczyli wtedy o polskość Śląska, to razem sprawiło, że Polska dostała z tej dzielnicy ostatecznie 1/3 tylko terytorium plebiscytowego, ale z połową ludności, z 76% kopalń i połową hut. A więc to był ogromny zastrzyk, można powiedzieć, ekonomicznej możliwości, ekonomicznej podstawy bytu nowej II Rzeczpospolitej. To się udało wspólnie wysiłkiem dyplomacji przezwyciężającym tę niechęć, wrogość Zachodu, a konkretnie Wielkiej Brytanii, przy bierności i podporządkowaniu planom brytyjskim prezydenta Wilsona w dużym stopniu. Dmowski mógł uzyskać tutaj pewne rezultaty, dlatego że oparł się o Francję. Pamiętajmy, że Francja odgrywała w tym momencie niewątpliwie pozytywną rolę dla planów polskich. Warto jest mieć sojuszników na wschodzie. Nie warto być podległym nikomu, nawet sojusznikowi na zachodzie. Dmowski oczywiście nie wyobrażał sobie relacji polsko-francuskich na zasadzie podległości, ale wychodząc ze swojego realizmu uważał, że trzeba mieć dobrego partnera, któremu będziemy potrzebni jako silne państwo. Partnera na zachodzie, by móc umocnić się tutaj, bo sami między Rosją a Niemcami nie obronimy się tak łatwo. Po prostu kredyty wojskowe i dostawy sprzętu wojskowego, głównie idące z Francji, sprawiły, że Polska mogła obronić się przed bolszewikami i nie musiała martwić się o cios w plecy ze strony Niemiec. Pamiętajmy o tym. Nie chcę, aby ta lekcja czy ta refleksja nad historią, którą tu prowadzimy, skutkowała takim uproszczonym widzeniem, że nie dostaliśmy niepodległości, sami ją sobie wywalczyliśmy, żeby ona została zredukowana do karykatury w postaci takiej, że Polska była w stanie wszystko i Polacy
przezwyciężyć samotnie. Nie. Mądre budowanie sojuszy na zasadzie niepodległości z partnerami zachodnimi bardzo było Polsce potrzebne. I takiego na szczęście sojusznika wtedy Polska we Francji z powodów wygodnych dla Francji. Francja chciała mieć jakąś gwarancję od strony wschodniej przeciwko Niemcom. Polska, skoro nie było Rosji, mogła się tutaj przydać. Dlatego Francja rzeczywiście odgrywa bardzo pozytywną rolę przy odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1920. Ale na arenie dyplomatycznej rzeczywiście to wsparcie francuskie nie zawsze wystarczało, stąd taki, a nie inny, kompromisowy, niezupełnie korzystny dla Polski, ale też nie taki całkowicie zły rezultat tych zabiegów dyplomatycznych, których symbolem jest Wersal. Na wschodzie bezsilność państw zachodnich wobec sytuacji, jaką stworzyła rewolucja bolszewicka, sprawiła, że jedynym czynnikiem rozstrzygającym musiała być siła militarna. I tę siłę militarną zbudował Piłsudski przede wszystkim. Wsparła ją armia Hallera, która wróciła z Francji. To bardzo dużo kosztowało zabiegów Dmowskiego, by doprowadzić do transportu armii Hallera przez Gdańsk do Polski w kwietniu 19 roku i już w maju mogła ona zostać użyta, znaczy właściwie nie mogła, ale została użyta wbrew zaleceniom Ententy przeciwko Ukraińcom w walce o opanowanie całej Galicji Wschodniej, usunięcie stamtąd armii Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. To ogromna rola armii Hallera wtedy. Przypomnijmy te walki, które zaczęły się 1 listopada 18 roku o Galicję Wschodnią, skończą się na początku lipca 19 roku. W dużym stopniu szale przechylił udział armii Hallera w tych walkach. No i przypomnijmy symboliczną rolę tej armii sprowadzonej do Polski 10 lutego 1920 roku za ślubiny Polski z morzem. Polska armia wkracza na tereny, które musieli na skutek traktatu wersalskiego opuścić Niemcy. I to właśnie ten piękny moment wrzucenia pierścienia koło Pucka przez generała Hallera świadczy o powrocie Polski na wybrzeże. Nie ma Gdańska, Gdańsk został nam odebrany przez Lloyd George'a, ale Polska potrafi sobie z tym problemem poradzić. Bo przypomnijmy, już w listopadzie 20 roku, kiedy ledwie skończy się wojna z bolszewikami, o której jeszcze dwa słowa tylko powiem, rząd polski podejmuje decyzję o budowie tymczasowego portu rybackiego i wojennego we wsi Gdynia. To już wtedy, tak jest, w listopadzie 20 roku zaczyna się ten program. Tak się jakby sprawy wojskowe, obrony granic łączą z budowaniem, odbudowaniem możliwości bytu gospodarczego dla Polski od razu. A więc wraca Haller i jego rola jest tutaj duża, także w wojnie polsko-bolszewickiej, jako symbolu ważnego, zwłaszcza dla kół prawicowych, symbolu w walce z bolszewikami w postaci dowódcy Armii Ochotniczej w momencie kryzysu latem 20 roku. Ta walka, która zostanie stoczona właśnie w 20 roku o istnienie Polski z najazdem bolszewickim, który był nieuchronny, bo wynikał z planów strategicznych Rosji bolszewickiej, które przewidywały jako konieczny swój punkt dojście przez trupa Polski do Berlina. Rewolucjonizację, komunizację całej Europy Środkowej. Otóż to, że nie udał się ten plan, wynikało nie tylko ze zbudowania siły militarnej, ale z tego, że ta siła się nie rozsypała. A tu kluczowe było, można powiedzieć, zjawisko dojrzenia i scementowania społeczeństwa polskiego w ogniu tej pracy i walki nad odbudową niepodległości. Tu oczywiście przypomnieć trzeba, można powiedzieć, przynajmniej dwie różne okoliczności. Jedną, z której mamy ogromne, powinniśmy mieć ogromne powody do dumy, to jest błyskawiczne nadanie demokratycznych podstaw, legitymacji demokratycznej tej władzy, która w kraju się tworzyła. Bo już w grudniu 18 roku zostaje wydany dekret
który ustanawia zasady wyborów do Sejmu Polskiego, pięcioprzymiotnikowe, z udziałem całej dorosłej ludności, w tym kobiet. Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, które wprowadziły u siebie powszechne prawo wyborcze dla kobiet. I tu pewien paradoks. Oczywiście to było hasło zgłaszane m.in. przez socjalistów, ale to właśnie koła lewicowe najbardziej obawiały się, najbardziej były w istocie niechętne temu. Dlaczego? No bo bały się, że kobiety równa się kruchciane siły wykorzystane przez reakcyjny Kościół. Takie było nastawienie. Prawica popierała de facto głosowanie kobiet. Tak to wbrew stereotypom ideologicznym wyglądało. I w momencie, kiedy przeprowadzone zostały wybory w końcu stycznia 19 roku, pojawiają się w nim nie tylko wyborczynie, ale pojawiają się pierwsze posłanki, które odgrywają istotną rolę w polskim życiu sejmowym. Moraczewska, Kosmowska, Moczydłowska to są bardzo ważne nazwiska w polskim Sejmie roku 19, stycznia roku 19. Przypomnijmy, w Wielkiej Brytanii powszechne prawo wyborcze kobiet to jest rok 1928. We Francji rok 1944. W Szwajcarii 70 czy 71. To warto przypomnieć, kiedy słyszymy pouczenia ze strony niektórych państw zachodnich na temat zacofania naszego systemu demokratycznego. Ale oczywiście nie tylko chodzi o kwestię udziału kobiet w budowaniu niepodległości. Chodzi także o samą podstawę demokratyczną, która została wtedy zbudowana i która okazała się jest w większości związana z orientacją narodowo-demokratyczną. No, jeśli nie w bezwzględnej większości, to w każdym razie największym klubem stał się klub ZLN-u, Związku Ludowo-Narodowego, kierowany przez Stanisława Grabskiego, a na drugim miejscu dopiero ludowy klub Piasta. Ruch ludowy był podzielony na dwie rywalizujące ze sobą formacje, lewicową wyzwolenia i bardziej tradycyjną, kierowaną przez Witosa, właśnie Piasta. A więc prawica i partie chłopskie zaczynają brać odpowiedzialność za państwo polskie. PPS oczywiście nie rezygnuje z tej odpowiedzialności, ale cóż, okazuje się, że ma tylko 35 mandatów, kiedy ZLN ma ich 110, a powiedzmy Piast ma 44 mandaty. Takie są realne wybory społeczeństwa polskiego, takie jest odzwierciedlenie sympatii politycznych. Ale teraz od stycznia 19 roku to właśnie społeczeństwo ma już swoją reprezentację. Wybory odbyły się w znakomitym porządku, nie było żadnych incydentów. Pomógł w tym organizacyjnie minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, późniejszy drugi prezydent Rzeczpospolitej. To ma ogromne znaczenie, że w spokojnych, jak na te warunki przecież improwizowane, okolicznościach odbywają się wybory, które tworzą jakby podstawę społecznej legitymacji dla dalszych działań na rzecz niepodległości Polski. Potem oczywiście ustawy, kolejne projekty ustaw i ustawy o reformie rolnej, które mają zapobiec, no, że tak powiem, przejęciu mas chłopskich przez hasła bolszewickie. Ta druga z lipca 20 roku, decydująca, w ramach której rozparcelowano blisko 1 000 000 hektarów gruntów. One razem sprawiają te czynniki, a więc demokratyzacja podstaw politycznych państwa polskiego i pozyskanie dużej części społeczeństwa chłopskiego, nie wszystkich na pewno, ale wystarczającej, by wysiłek zbrojny Polski nie poszedł na marne. To wszystko sprawiło, że armia, która będzie liczyła w sierpniu 20 roku 1 000 000 żołnierzy, nie rozpełznie się do domów pod wpływem niepowodzeń. Chłopi nie wezwą swoich synów, by przyszli wykonać konieczne latem pracę w polu. Synowie zostaną w armii, będą walczyli dalej. Oczywiście będzie dezercja, ale będzie ona na tyle marginalnym zjawiskiem, że nie zakłóci działań obronnych państwa polskiego w 20 roku.
Dlaczego to podkreślam? Niby wydaje się to oczywiste. Otóż nie było oczywiste w roku 1920. Przypomnijmy, armia niemiecka rozpełzła się jednak do domu w listopadzie 18 roku i nie chciała dalej walczyć w dużym stopniu. Hasła rewolucji dotarły do Hamburga, do Monachium. Te same hasła rewolucji zniszczyły armię rosyjską. Zniszczyły także, jak się okazało, plany budowy projektu, jak niektórzy mówią, narodowego białoruskiego i ukraińskiego. Zbyt mało było ludzi chcących walczyć z bronią w ręku o sprawę narodowej Ukrainy nad Dnieprem w szeregach Petlury, by utrzymać ten projekt narodowy Ukrainy. W Polsce tych ludzi było dość, by obronić Polskę i by zbudować Polskę dostatecznie dużą i silną, by pozostała niepodległą. Jeśli patrzeć na to z bliska, na ten wysiłek, nie chcę mówić teraz już dużo o wojnie 20 roku, bo już za długo mówię, pozwolę sobie przytoczyć jeden cytat na sam koniec. Miałem tutaj dużo różnych cytatów przygotowanych, ale nie chciałem Państwa nimi zanudzać. Cytat z dziennika jednego z działaczy narodowo-demokratycznych, Juliusza Zdanowskiego, arcyciekawy dziennik wydawany w kilku tomach już przez historyków ze Szczecina, który pokazuje jakby tę pracę nad odzyskiwaniem niepodległości z bliska. Z bliska widać dużo plam, brudu, złych intencji. Tak jak dzisiaj często patrzymy na scenę polityczną, widzimy kłótnie, waśnie. Z pewnego dystansu, nie mówię, że kiedyś z pewnego dystansu zobaczymy jakiś idylliczny obrazek roku 2017, ale z pewnego dystansu patrząc na lata 18-21 widzimy, jak te kłótnie, ambicje, spory jednak nie przeszkodziły w zbudowaniu wielkiej synergii większości mieszkańców tworzącego się państwa polskiego na rzecz odbudowy nie tylko państwa, ale niepodległego państwa. Państwa, które nie będzie podlegać ani Niemcom, ani Rosji, ani Entencie, ale będzie tak, jak chciał tego Dmowski, tak, jak chciał tego Piłsudski, tak, jak chciało tego miliony Polaków, ale ci dwaj sformowali ten program najwyraźniej, będzie niepodległe i silne. Otóż to jest już koniec mojego wystąpienia. Przepraszam, że trwało ono jak zwykle za długo, ale chcę przytoczyć ten fragment refleksji Zdanowskiego spisywanych na gorąco, bo to jest dziennik. Pisze on o bardzo dramatycznych momentach akurat w tym fragmencie lata 20 roku. W zapisce z 13 lipca bolszewicy dochodzą do Bugu, za chwilę zagrożą Warszawie, pisze Zdanowski tak. Wśród tego wszystkiego Sejm radził sobie spokojnie o pensjach nauczycieli. Co tych wszystkich chłopów, ma na myśli posłów, obchodzi nasza mocarstwowa przyszłość oraz rola, którą mamy spełnić jako naród w świecie. Powrót syna na żniwa, pozostawienie mu konia i krowy, to sprawa o tyle ważniejsza. Nie można prowadzić polityki ideałów, które nie mają u podstaw zrozumienia. Burza huczy i wielkie błyskawice rozświetlają nad nami prawdy dziejowe. A więc chwila zwątpienia, że może ci ludzie, ta reprezentacja demokratyczna nie dorośli, no zajmą się swoimi małymi sprawami i Polska upadnie w tej chwili kryzysu. Pisze dalej tak. To jest zapiska z 1 sierpnia 2020 roku. Przeżywamy wielki historyczny miesiąc. I wśród tego czuć, jak rozmaitymi językami my, Polacy, mówimy. Podczas gdy miłość ojczyzny u każdego z narodów, który jej nie był pozbawiony, była czymś realnym, konkretnym uczuciem, które przystosowywało do wielkich zmian, jakie wiek XIX w społeczeństwach wytworzył, to u nas pod tym słowem tyle różnych pojęć ludzie umieścili. Dla jednych to historyczne, krwią własną oblane na granicach terytorium. Dla drugich to podstawa dla rozwoju etnograficznego skupienia. Dla trzecich to idea potęgi Rzeczpospolitej z XVI wieku, dyktującej układy na wschodzie. Dla czwartych to idea wolności rozwiązującej pęta naokoło.
Wreszcie dla wielu żerowisko dla własnego wyniesienia i wzbogacenia się. Nie licząc tych ostatnich, którzy są we wszystkich państwach, chcę wierzyć, że wszyscy tamci są ludźmi dobrej wiary, ale do jak różnych dróg postępowania każdy z tych poglądów prowadzi. Zdanowski 1 sierpnia 20 roku, kiedy bolszewicy byli już na zachód od Bugu, szli na Warszawę, bał się, że te różne drogi sprawią, że Polska upadnie wtedy. Ale nie miał racji. Te różne drogi ludzi, którzy w dobrej wierze chcieli wielkiej Polski, spotkały się we wspólnym wysiłku na rzecz jej obrony, wysiłku, który zbudował II Rzeczpospolitą, zbudował niepodległość. A to, że w tej II Rzeczpospolitej byli też ludzie tacy, o których mówił na końcu Zdanowski, ci, dla których Polska jest żerowiskiem dla własnego wyniesienia i wzbogacenia się, jest też smutną prawdą. Dzisiaj też są tacy. Zawsze byli i zawsze będą. Ważne jest to, by nie oni zdominowali nasze życie polityczne, publiczne, by większość, a w każdym razie wystarczająca elita, która może mieć różne poglądy na to, czym ma być wielka Polska, ale zgadzają się w tym, że ma być wielka i niepodległa, te elity, jeśli są wystarczająco silne, duże, wtedy Polska niepodległa będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Ja pozwolę sobie w ramach pytań zadać dwa pytania od internauty, który śledzi nas tutaj gorliwie razem z licznym gronem pozostałych osób. I pozwolę sobie zacytować pytanie następujące. Dokonując wyboru od razu, przepraszam, ale nie wszystko jest tutaj możliwe. Wydaje mi się to pytanie ważne w kontekście tego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Kto zerwał Unię Lubelską? Polacy czy Litwini? Czy koncepcja federacyjna Piłsudskiego mogła być w ówczesnej sytuacji geopolitycznej zrealizowana? Mówimy oczywiście o tamtym momencie dziejowym i do tego nawiązuje pytanie przenoszące nas do współczesności. Czy dzisiaj koncepcja Międzymorza ma szansę na zrealizowanie idei federacyjnej w szerszym wymiarze i zbudowanie przeciwwagi dla Rosji i Niemiec? I do tego nawiązuje drugi z panów, włączając się jak gdyby i podtrzymując to pytanie, także jest ono tutaj dzisiaj powszechne wśród internautów. To jest jedna myśl, czy jedno pytanie, a drugie z kolei myślę, że nawiązujące do samego finału dzisiejszego wykładu. Czy niepodległość Polski jest niepodległością dialogu, jaki mają prowadzić Polacy ze sobą dla wspólnego dobra? Dziękuję bardzo. No bardzo ważne pytania i bardzo trudne, zwłaszcza do krótkiej odpowiedzi. Trudno znaleźć słowa. Kto zerwał Unię Lubelską? No można by wykpić się prawdą historyczną. Konstytucja 3 maja, która nie wspomina w ani jednym słowie o Rzeczpospolitej i o Litwie, tylko ustanawia jednolite państwo polskie. Królestwo Polskie. Coś chyba. O, już. Oczywiście zaraz potem, żeby nadrobić jakby to złe wrażenie, które wywarła Konstytucja 3 maja na posłach litewskich, ogłoszono taki dodatkowy akt, zaręczenie wzajemne Polaków i Litwinów. Dlaczego o tym mówię? No nie po to, żeby się wykpić jakby historycznym odwołaniem, ale dlatego, że w pewnym sensie logika nowoczesności, modernizacji, którą akceptował i którą w swoisty sposób rozumiał Roman Dmowski, daje znać o sobie już pod koniec XVIII wieku. Państwo, żeby być efektywne w warunkach nowoczesnych, w warunkach zbliżającego się wtedy XIX wieku, a tym bardziej w samym XIX wieku i na progu XX wieku, musi posługiwać się jednym językiem. Tak to rozumiano, prawda?
to już nie może być łacina, jak była powiedzmy do XVI wieku w elitach politycznych, ale skoro na arenę wkraczają masy, to powstaje pytanie, który to będzie język? Czy polski, czy ruski, czy litewski? W XVIII wieku pod koniec była jednoznaczna odpowiedź. To będzie polski język. Czy mogła tego rodzaju odpowiedź, czy mogła satysfakcjonować ruch narodowy już w XIX wieku, tworzący się z chłopów mówiących po litewsku, z chłopów mówiących po rusku, czy po ukraińsku, czy po białorusku, jak później w rozwiniętej formie te języki będą się nazywały. A więc pewnego rodzaju logika cywilizacyjno-narodowego rozwoju w XIX wieku powoduje, że utrzymanie programu federacyjnego, powrót do stanu sprzed 1791 roku będzie bardzo trudne. Jak to zrobić? To właśnie jest Timothy Snyder, historyk amerykański, no jakby w swoich książkach, zwłaszcza w książce o rekonstrukcji narodów, czyli Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, jakby chce uwierzyć w to, że to było możliwe w XX wieku. Dmowski nieubłaganie mówił, to nie jest możliwe, nie da się tego zrobić, muszą być narody odrębne, silniejsze wygrają, słabsze przegrają. Ta logika darwinizmu tutaj, powiedziałbym, przeniesiona na grunt społeczny, polityczny, brzmi bardzo nieprzyjemnie, aczkolwiek brzmi logicznie. Temu przeciwstawia Piłsudski swoją wizję i tę logikę całkowicie akceptują Litwini i Ukraińcy, narodowe ich programy. Musimy pozbyć się Polaków ze swojego terenu jako słabszych. Na naszym terenie będą słabsi, wyeliminujemy ich. No nie mówię o jakiejś likwidacji fizycznej, choć Ukraińcy przejdą do tej akcji w czasie II wojny światowej. Ale wyeliminujemy słabszych i stworzymy swoje silne państwo narodowe. Prawda? No te programy to nie Dmowski wymyślił, nie on jeden realizował, ale takie same realizują inne programy narodowe wtedy. To było smutnej w konsekwencjach, ale trudnej chyba do uniknięcia logice modernizacji, można tak powiedzieć, na tym obszarze, czy w ogóle w logice modernizacji. Czy można to było zatrzymać? No, pojęcie wspólnego wroga, zagrożenia, w tym przypadku zagrożenia imperializmami niemieckim i rosyjskim, tu bardziej rosyjskim, i wspólnego wroga, jakim stała się nowa ideologia, pierwsza totalitarna ideologia komunistyczna, mogło budować podstawę porozumienia. I do tego nawiązywał niewątpliwie Piłsudski, to znaczy wspólny wróg imperializm rosyjski, no później do tego dojdzie jakby zagrożenie już czynnym i legitymującym się ogromnymi, szybko narastającymi zbrodniami totalitaryzmem sowieckim. To jest jakaś płaszczyzna porozumienia. Ale czy jest nadal w XXI wieku, bo do tego pytania oczywiście przechodzimy. No myślę, że im bardziej niebezpieczne, otwarcie niebezpieczne są posunięcia neoimperializmu rosyjskiego, tym łatwiej rozmawiać o programie porozumienia, współpracy z narodami Międzymorza, prawda? Czy narodami obejmowanymi dawniej programem prometejskim w czasach Piłsudskiego. Kiedy to zagrożenie słabnie, każdy idzie w swoją stronę. No, trudno jest jakby logikę tego procesu zatrzymać, choć można to robić w taki właśnie sposób, jak próbuje to robić program Trójmorza. Przypomnijmy, to jest nowy program, którego istotą są projekty infrastrukturalne. Budowa dróg, kolei, mostów, które spowodują, że te narody, które żyją jakby obok siebie, czasem niechętnie na siebie patrząc, od Chorwacji do Estonii, z Polską jako najsilniejszym w ciągu tych 12 państw, myślę, że Austria tu zupełnie nie pasuje, to jest marchia południowa Niemiec, Rzeszy i nie ma co w ogóle myśleć o niej inaczej, ale powiedzmy po odjęciu Austrii zostanie 11 krajów. Zresztą podkreślam to na każdym kroku. Austria jest krajem, który w ogóle nie rozliczył się ze swoją skrajnie zbrodniczą przeszłością. Nie mówmy tylko o zbrodniach niemieckich. Nie mówię tego, żeby odciążyć Niemców, ale powtarzam to zawsze. Największa ilość elit, w cudzysłowie, kierowniczych obozach zagłady i obozach koncentracyjnych to byli Austriacy, ochotnicy austriaccy.
świadomość tego faktu jest niestety znikoma. No ale zostawmy historię, wróćmy do teraźniejszości i do Trójmorza. Otóż jeśli zbuduje się takie nitki obiektywnego połączenia, materialnego połączenia między tymi narodami, państwami, może łatwiejsza będzie, bliższa, bardziej stabilna stanie się współpraca między nimi. Bo na razie to imperia na zewnątrz tych narodów ustanowione budowały połączenia tak, by je podporządkować centrom imperialnym, a to temu w Moskwie, a to temu w Berlinie. W taki sposób, żeby właśnie utrudnić współpracę między tymi krajami. Program Trójmorza ma to zmienić od strony, wydawałoby się, najłatwiejszej, to znaczy materialnej. No budujmy mosty, budujmy drogi. Nie tak, jak mówił Donald Tusk, nie róbmy polityki. Nie, róbmy politykę przez mosty i przez drogi. Bardzo konkretną, dobrą politykę. Być może to jest właściwy sposób tworzenia szansy dla współpracy. Współpracy, która no, wciąż jednak rozwija się w cieniu zagrożenia ze wschodu rosyjskiego i w cieniu nie zagrożenia fizycznego, ale zagrożenia dominacją, podporządkowaniem interesom gospodarczym z zachodu, z Berlina. To jest jakiś powód do próby poszukiwania tutaj wspólnych rozwiązań, wspólnej siły. Myślę, że dobry, ale nie róbmy sobie od razu nadziei czy złudzeń, że będziemy mieli od razu sojusz strategiczny z wszystkimi tymi krajami. Do tego droga oczywiście daleka i na to się składają no, zaszłości historyczne, oraz właśnie świadomie budowana polityka imperialna naszych potężnych sąsiadów. Polityka zawsze realizująca jedną maksymę. Dziel i rządź. Niech się Polacy z Ukraińcami rzucają do gardeł, niech się Polacy z Czechami rzucają do gardeł, Słowacy z Węgrami i tak dalej, prawda? Żebyśmy nawzajem nigdy sobie nie tylko nie zaufali, ale nie umieli współpracować ze sobą. To jest w interesie Moskwy i Berlina. Nie jest łatwo z tym walczyć, ale trzeba pracować nad tym. Pan Janczura jeszcze zadał pytanie o dialog i o podstawę, myślę, że w kontekście, sądzę, też granic dialogu. No ja się często nad tym zastanawiam. Myślę, że w kontekście dzisiejszego wykładu nie trudno jest jednak znaleźć odpowiedź na to pytanie. Każdy, kto chce Polski niepodległej i silnej, jest dobrą stroną w dialogu i ma prawo do swojego głosu w tym dialogu. Każdy, kto nie chce Polski niepodległej, kto rezygnuje z tego elementu, ten na dialog, w moim przekonaniu, a w każdym razie, no ja tak sobie to wyobrażam, nie zasługuje. Tu jest dla mnie kryterium. Chcesz Polski niepodległej i silnej, zależy ci na Polsce. Polska coś dla ciebie ważnego znaczy. Możesz ze mną rozmawiać o tym, jak zrobić Polskę silną i niepodległą. Możesz się różnić tutaj ode mnie swoim pomysłem, swoją koncepcją. Może z różnych stron, różnymi drogami dojdziemy do dobrego celu. Natomiast jeśli ktoś nie chce Polski niepodległej, jeśli dla kogoś to nie jest ważne, to oczywiście no, o ten dialog trudno. Ale pozostaje tu jeszcze jedno zagadnienie. Niektórzy dochodzą dopiero do rozumienia znaczenia polskiej niepodległości. Taki film wygrał tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni. Nie widziałem tego filmu, bo on jeszcze nie wszedł na ekrany. Cicha noc się nazywa. Ale zapamiętałem cytat z omówienia tego filmu. Cytat z dialogu, który tam pada w filmie. Brzmi on tak, ktoś, kto no jakby za chlebem, że tak powiem, wyjeżdżał wielokrotnie na zachód, mówi, że w czasie uroczystości rodzinnej tu w Polsce, że wyjeżdżałem właśnie tam na zachód, żeby nareszcie poczuć się człowiekiem, ale czyli wyzwolić się jakby od polskości, przestać być tym Polakiem. Ale tam właśnie na zachodzie uświadamiano mi, że jestem Polakiem. Polakiem to znaczy takim, który nie przeskoczy pewnego poziomu. Będzie pod Niemcem, pod Anglikiem, a w każdym razie będzie Polakiem, czyli skądinąd. Nawet jeśli nie gorszym, to skądinąd. I ten bohater mówi, wróciłem tutaj i tu czuję się, tylko tu mogę czuć się człowiekiem. Taki jest sens niepodległości, żebyśmy się tu mogli czuć ludźmi po prostu.
nie napiętnowanymi, ty jesteś z takiego narodu, gorszego, innego, tylko tu jesteś po prostu u siebie, tu jesteś człowiekiem, tu możesz realizować swoje cele, swoje ambicje. Niektórzy dopiero docierają do tego, bo zobaczą to na zewnątrz, doświadczą tego. Więc w tym sensie uważam, że z ludźmi, którzy no jakby nie deklarują wprost i nie realizują programu walki z polskością, z polską niepodległością, ale jeszcze być może są na tej drodze, która może ich doprowadzić do zrozumienia, że w pełni człowiekiem można być tutaj najlepiej, w Polsce, w niepodległej Polsce, że z tymi ludźmi też warto prowadzić dialog, rozmawiać, przekonywać ich. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Proszę uprzejmie tutaj przed kamerę, ponieważ... Ponieważ wiadomo, że ogromne zasługi miała partia PPS, prawda, w odzyskaniu niepodległości, pan profesor tylko wspomniał, że taka istniała, a moje pytanie dotyczy tylko i wyłącznie teraźniejszości. Czy partia PPS jeszcze istnieje, czy się rozwiązała, czy o niej w ogóle nic nie słyszymy, czy taka partia jeszcze w ogóle no, jest, żyje? Trudno mi powiedzieć, ostatnim socjalistą prawdziwym, którego wciąż jeszcze możemy oglądać i którego kojarzę z wielkimi zasługami, jest oczywiście premier Olszewski. To jest przykład, no powiedziałbym, tradycji PPS-owskiej, żywej. Wydaje mi się, że partia PPS, która była reaktywowana w latach 80. w kraju, no niestety była po pierwsze ofiarą esbeckich prowokacji. No niektóre ogniwa, na przykład w Krakowie, były zakładane po prostu przez agentów SB, tak jak inne partie podziemne, prawda, starała się infiltrować esbecja. I wskutek no, swojej słabości organizacyjnej nie przetrwała. Niestety, ubolewam nad tym, bo też tak jak pani uważam, że PPS ma ogromne zasługi w polskiej niepodległości, budowaniu tej niepodległości. Mam na myśli oczywiście PPS od 1906 roku, frakcję. I no, takim jakby symbolem krachu tego programu PPS-owskiego jest choćby inna twarz znana publicznie, pan Piotr Ikonowicz, niewątpliwie człowiek o jakichś szlachetnych intencjach społecznych, no ale trochę zagubiony też, mam wrażenie, że nie najlepiej reprezentujący te tradycje PPS-owskie, które kiedyś reprezentował Józef Piłsudski, a właśnie ostatnim takim poważnym ich reprezentantem był Jan Olszewski, więc obawiam się, że ja nie potrafię znaleźć odpowiedzi na panie pytanie, no jakiejś takiej pełnej nadziei czy optymizmu co do stanu obecnego PPS-u czy przyszłości tej partii. Ale możliwe, że się mylę, także raczej proponowałbym zwrócić się do Jana Olszewskiego. Może on zna takich ludzi, wokół których nadzieję na odrodzenie PPS-u można budować. Panie profesorze, od pół dekady przyzwyczaja pan nas do tego, że echa faktów z historii brzmią w dniu dzisiejszym bardzo mocno. Źle mówię? Przepraszam. Teraz, jeśli chodzi o tą odezwę Piłsudskiego, to ona wtedy niewątpliwie miała bardzo wielkie znaczenie. Ja chciałem zapytać, jakie znaczenie mają weta pana prezydenta dziś, bo tym echem jakby jest to, co kiedyś pan Strzembosz powiedział. Bo jeżeli się tego nie zdusi tej wyższej kasty, tej wyjątkowej kasty, to po prostu żadna sprawa poważna nie będzie miała poważnego wyroku. Jeszcze drugą taką bardziej humorystyczną sprawę, jeśli można. Jakby pan skomentował sprawę Widelca, ministra Kownackiego. Dziękuję. Kownackiego. Oczywiście rozumiem, jakie jest centralne pytanie, które pan zadał i zaraz do niego przejdę, ale nawiążę do kwestii, którą pan poruszył.
uświadomił mi pan, że no wśród setek wątków, o których powinienem był powiedzieć i o których chciałem powiedzieć dzisiaj, ale historia jest zbyt bogata, by ją przedstawić, historia tych lat odzyskiwania niepodległości, by ją przedstawić w ciągu 80 minut, jest między innymi taki właśnie praktyczny wniosek, czy może pewnego rodzaju refleksja, którą chciałem poruszyć przy okazji omówienia końca wojny polsko-bolszewickiej. Zaraz, proszę się nie niepokoić, przejdę do pytania głównego, które pan zadał. Ale tu chodzi mi o relacje między czasami przeszłymi a teraźniejszością, wyciąganiem wniosków. Otóż no dzisiaj jedną z kwestii aktualnych, ważnych jest kwestia reparacji. Słyszymy, że jako argument przeciwko reparacjom, że przecież Niemcy straciły terytorium, no więc już nie ma o czym mówić. Przypomnę no wyjątkowo niefortunną wypowiedź pewnego podróżnika popularnego, który już chciał zrezygnować ze Szczecina z tego powodu. Otóż w traktacie ryskim, przypomnę, z 18 marca 2021 roku, wśród wielu postanowień, zmieniających granice także, było postanowienie niezrealizowane, ale zawarte w czasie, w klauzulach tego traktatu, o odszkodowaniu, dużym odszkodowaniu finansowym za wkład ziem polskich zagrabionych w czasie rozbiorów w dobrobyt, w budowę gospodarki Cesarstwa Rosyjskiego. O ile mi wiadomo, Niemcy nigdy tego rodzaju reparacji za wkład wniesiony przez dzielnice zagrabione w czasie rozbiorów. Dlaczego Rosja miała być do tego zobowiązana, a Niemcy nie? To Pomorze, Wielkopolska nie wniosły nic przez ponad 100 lat do gospodarki niemieckiej, a zostały zagrabione aktem bezprawnym, bo prawomocności rozbiorów nie uznajemy. Otóż warto to przypomnieć, że są kwestie, w których te reparacje ze strony rozbiorców, wrogich imperiów, które takim cieniem położyły się na historii Europy, jak najbardziej są aktualne i powinniśmy o nich przypominać. Tak, o to też mamy prawo pretensji do Niemiec, bo nigdy tej kwestii nie uregulowaliśmy, a była regulowana formalnie w stosunkach z drugim imperium zaborczym. Wracam teraz do kwestii, którą pan postawił, wet prezydenta Andrzeja Dudy. Wracam do nich w tym kontekście, że no sam występowałem publicznie w pewnym sensie w obronie ich. Otóż jeżeli broniłem, a broniłem tych wet i bronię nadal ich sensowności, to dlatego, iż wydaje mi się, że poza kwestią no, pewnych wyraźnych błędów w samych ustawach, które złożył pan minister Ziobro, w tym jeden matematyczny, no był wyjątkowo prosty, powiedziałbym, i świadczył o no, pewnym niedopracowaniu, pośpiechu w tych ustawach. Sprawą ważniejszą nawet wydawało mi się to, co odzwierciedla angielskie powiedzenie timing is everything, prawda, czyli czas, w którym decydujemy się na tego rodzaju trudne posunięcie, jest bardzo ważny. Otóż wydaje mi się, że jeśli spojrzeć na sytuację w końcu lipca i sytuację teraz w październiku, to widzimy, o ile osłabiony został obóz przeciwników tej zmiany. Jak bardzo został osłabiony. My patrzymy tylko na swój obóz i mówimy, my jesteśmy podzieleni, myśmy ucierpieli. Nie, przyjrzmy się tym manifestacjom, które były wtedy, tej skali protestów nie nieformalnych, ale agresji ze strony centrali europejskiej przeciwko Polsce wtedy i teraz. Dziś sytuacja jest nieskończenie lepsza. Tak uważam. Można się ze mną nie zgadzać, polemizować, ale uważam, że jest nieskończenie lepsza, ponieważ formalnie w międzyczasie poniosła fiasko polityka Unii Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców. Właściwie powracanie do niej jest już no, tak naciągane, tak absurdalne, że osłabia jeden z głównych argumentów w walce z rządem, demokratycznie wybranym rządem w Polsce,
że ta sprawa tak zwanej praworządności wysuwana przeciwko Polsce także słabnie w tym kontekście. I podobnie ilość tych, którzy protestowali wczoraj. No, łatwo ich policzyć, prawda? Jednak było to dziesiątki tysięcy w lipcu roku bieżącego, a wczoraj, przedwczoraj to było kilkadziesiąt czy kilkaset osób w poszczególnych miastach. To ma znaczenie. Po drugie, Niemcy po wyborach, które się dokonały, niewątpliwie osłabły jako siła nacisku na Polskę. To ma znaczenie. Niepodległość jest ważna, najważniejsza, ale żeby ją umiejętnie budować, trzeba uwzględniać rachunek, realistyczny rachunek sił i możliwości. Wtedy groziło nam dużo więcej niż grozi nam teraz. Sprawdzianem wet pana prezydenta, i to jest najważniejsza rzecz, jaką w tej sprawie wydaje mi się mam do powiedzenia, sprawdzianem wet pana prezydenta będzie szybkie uchwalenie dobrej ustawy likwidującej kastę teraz, bo teraz jest na to dobry moment. Timing jest dobry. Teraz trzeba to zrobić bez błędów, bez potknięć, bez no, takiego przyspieszonego trybu, który bardzo było znać na projektach pana ministra Ziobry. Widać było też, niestety stwierdzam to, na projektach pana prezydenta złożonych we wrześniu. Ale to właśnie sprawdzianem teraz naszego obozu wspólnie będzie to, by jak najszybciej wyszlifować te projekty, skorygować w Sejmie i uchwalić je. Jeżeli tego nie zrobimy, to znaczy, że weta pana prezydenta odegrały złą rolę. Jeżeli to zrobimy, to znaczy, upieram się, że weta pana prezydenta odegrały dobrą rolę. Wciąż decyzja w tej sprawie jest przed nami, a nie za nami. I o Widelcu nie będę mówił, znaczy chodzi, przypomnę o wypowiedź pana wiceministra Kownackiego, że to Francuzi uczyli się jeść widelcem od Polaków. Myślę, że jednak przesadził. Widelec wydaje mi się, że został wynaleziony znacznie wcześniej i nie w Polsce. I chyba nie z Polski szedł do Francji. Natomiast owszem, Francuzi bardzo wiele w XVI wieku uczyli się od Polski, jeśli idzie o sprawy polityczne. I tutaj odsyłam wszystkich niedouczonych głupków, którzy w to nie wierzą, do prac najwybitniejszego znawcy historii Francji, profesora Collinsa z Uniwersytetu Georgetown, który właśnie publikuje ogromne dzieło na temat recepcji no jakby tego wzoru Rzeczpospolitej we Francji w końcu XVI, na początku XVII wieku. Wtedy Rzeczpospolita była w o wiele wyższym stopniu rozwiniętą republiką niż to, z czym mieliśmy do czynienia we Francji. A jeśli idzie o obyczaje przy stole, to już bym się tak nie spierał. Panie profesorze, chciałem zapytać o taką rzecz. Niedawno podobno zaprezentowano rzekomo wspólny podręcznik historii polsko-niemieckiej. Wydaje mi się, że jest to jakaś dziwna rzecz i skandal i szkodliwe dla polskiej jakby narracji historycznej. Jakby pan profesor się odniósł do tej sprawy? Nie znam treści tego podręcznika. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem uzgadniania i ustalania politycznie poprawnych wersji historii, czy to bilateralnych, czy kontynentalnych. Cały urok, powiedziałbym, i cała magia historii polega na tym, że możemy patrzeć na nią z różnych punktów widzenia. Proszę Państwa, będziemy kończyć, ponieważ czas nam upłynął nieubłaganie. Także przepraszam, jeżeli jakieś jeszcze pytania, to za miesiąc prosimy, a teraz podziękujmy bardzo serdecznie. To ja dziękuję bardzo za kolejne spotkanie, dziękuję. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, oczywiście. Jacek Kosmala. Jacek Kosmala jest mój ciągnik. Tak, tak. Ale ja mogę tylko jedną rzecz. Oczywiście. Pan profesor Haller nie wrócił przed Gdańsk. No, ale... Pociągami. Nie, nie tylko pociągami, pociągami przez Niemcy. Tak, tak, tak. Jasne, ma pan rację. Chciał Dmowski go przez Gdańsk prowadzić, ale tak, oczywiście Lloyd George wiesz, blokował. Tak. I druga sprawa. 1 września 1919 roku Arga Hallera.
No tak. Ten 20 rok wyprawa na Pomorze, to już była Armia Polska. No tak, chodzi mi o Hallera samego, tak, że to był Haller, tak, że to on symbolicznie rolę tutaj pewną odgrywa. Oczywiście, nie, bardzo słusznie, jasne. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla syna, proszę przekazać.